Jest ze mną Wojciech Kowalczyk. Witam, dobry wieczór. Jedyny gość, który jest już po raz drugi naszym gościem w Hate Parku, ale mogę zapewnić, że będzie także po raz trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. 22 219 5031 to jest nasz numer telefonu. Zasady gry są znane zarówno wam, jak i Wojtkowi. Nie boimy się żadnych pytań, nawet tych najtrudniejszych. Jesteśmy przygotowani kondycyjnie do tego spotkania. Nikt tu nie zemdleje prawdopodobnie. Nikt nie będzie musiał opuszczać tego studia. Nie ma szans. Na czworaka. Nie ma takiej opcji i odwagi troszeczkę przed tymi telefonami. Nie boimy się prawdy. I odwagi. Nie boimy się prawdy, nie boimy się odpowiadać na pytania. Wy możecie zgłaszać się z czymkolwiek chcecie do nas. Dobrze, dodam tylko, że trwa mecz Ekstraklasy, która dzisiaj rozgrywa kolejkę. Korona Kielce przegrywa z Arką Gdynia 0-1, natomiast wcześniej ŁKS Łódź przegrał z Wisłą Kraków 1-2. ŁKS nie wygląda mi na drużynę, która będzie biła się o powrót do Ekstraklasy. Mówiąc szczerze, to jest jakiś dziwny eksperyment. No, ale... Z Janem Sobocińskim będą się bić, żeby nie spaść z pierwszej ligi, coś mi się wydaje. Ale... A to pierwsza rzecz, a druga, Korona Kielce, Arka Gdynia, to jest taki mecz Ekstraklasy ostatni. Pierwszej ligi będzie już za chwilę, we wrześniu. Dobra, odbieramy telefony. Halo? Kto się jako pierwszy dzisiaj do nas zadzwonił? Dobry wieczór, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Świetnie. Ekstra. Dzwoni Szymon z Łańcuta. Mam takie jedno pytanie do Krzysztofa. Takie pytanie trochę może niezbyt futbolowe, ale co byś poradził osobie, która chce rozwinąć portal sportowy, żeby doprowadzić go mniej więcej do takiego stanu, jak weszło, żeby stał się taką rentowną inwestycją? Nie robić tego, bo nie potrzebuję konkurencji. Absolutnie porzucić ten pomysł. A gdybym robił to w innym kraju, to co byś poradził? Gdybyś robił to w innym kraju? Wiesz co, nie jest to proste. Znaczy, mi było tyle łatwiej, że tak miałem ze sobą kilkanaście lat pracy w branży i znałem mnóstwo ludzi. I miałem, nie wiem, no dostęp do ekskluzywnych, można powiedzieć, treści, do newsów, miałem kontakty, mogłem robić wywiady, no było mi to trochę łatwiej. Gdybyś ty, Szymonie, z Łańcuta zaczął to robić, no to pewnie zajęłoby ci to trochę więcej czasu, żeby wydeptać te wszystkie ścieżki, o ile by się to w ogóle udało, więc pewnie niezbędne byłoby w twoim przypadku zatrudnienie ludzi, którzy już takie doświadczenie w branży dziennikarskiej i znajomości, które z tego doświadczenia wynikają, już posiadają. Dobrze. Chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać, bo w sumie trochę interesuję się takimi sprawami i mam takie pytanie natury technicznej. Dlaczego kanał sportowy nie ma zastrzeżonego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym? Bo nie zastrzegł. Ale nie uważaliście, że jest taka istotna potrzeba tego, żeby właśnie znak towarowy został zastrzeżony? Myślę, że to wszystko, wiesz, my jesteśmy dość nową firmą. Ja nie tak dawno niektóre znaki związane z weszło rejestrowałem, więc na wszystko jest czas. No przecież nigdzie nam to jeszcze nie uciekło. Okej, dobra. To było takie pytanie techniczne. Pozdrawiam. Dobra, dzięki, pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Krzysztofa. Trzymajcie się. Dzięki. Dzięki. Ale to ja bym chciał za granicą, to właśnie nie wyjaśnił, czy za granicą chciałby ewentualnie o zagranicznej piłce. No chyba tak. To ciężko, wiesz, miałby. No wiem. Tak słabej nie ma jak w Polsce. Wiesz, to też pomaga, nie? Kopalnia śmiechu była kiedyś. No właśnie o to chodzi. Potem to już się niestety o tyle zmieniło, że zaczęli wszyscy uważać na to, co mówią. Gryźć się w język trochę, bo kiedyś łatwiej było robić weszło, takie, wiesz, napierdzielankę, wyśmiewanie tych wszystkich bzdur wypowiadanych w wywiadach. A potem się nagle ci ludzie zaczęli zastanawiać, co mówią. I już trochę utrudnili nam zadanie. No tak, teraz już nie wszyscy są tacy poważni, jeżeli chodzi o naszą Ekstraklasę, nawet ci, co ją pokazują, a wcześniej tak było. Tak jest. Dzwońcie do nas 22 219 5031. Dzisiaj Krzysztof Zając, dobrze mówię? Krzysztof Zając z Korony Kielce? To jest Krzysztof? Nie, to nie jest Krzysztof. Zając. Zając, po prostu Zając. Zając. Widziałem jego przemówienie przed spotkaniem. No generalnie nie ma sobie nic do rzucenia. Wykonał fantastyczną robotę w Kielcach. Trudno powiedzieć, kto mu ten piach w trybie. Nie, on zrzucił na piłkarzy, że oni nie mieli zaangażowania. Ale nie miał żadnych pretensji do swoich trenerów, którzy tam byli przez ten cały okres. I wcześniejszych i tak dalej, i tak dalej. Do piłkarzy. Piłkarze w sumie fajnie wyglądali, tyle że nie było zaangażowania. Gdyby było zaangażowanie, to ogólnie
Tam, jeszcze Legia mogłaby się bać o mistrzowski tytuł, nie do tej pory. Także wszystko świetnie zrobione przez ten okres czasu. No, zdarzyła się wpadka, to spadli. No. Tak ogólnie wszystko perfekcyjnie wykonane. To jest, wypada panu Zającowi pogratulować. Nie, no świetna robota. Brawo, Zając. Gratulujemy. Brawo. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Halo, z tej strony Wojtek z Gdańska. Cześć, Wojtek. Fajna koszulka. Dzisiaj sądzi, że Barcelona zdobędzie mistrzostwo, czy jest w tym roku nie da rady? Nie, w tym roku nie zdobędzie mistrzostwa. Dobra, a takie pytanie. Astix zrezygnował, bo nic nie dał mu szansy, bo poprowadzić Hyde Parku, czy inni mają szansę też do ciebie napisać maila i poprowadzić Hyde Park i dasz też pisaka? Wtedy to był totalny spontan, więc jak znowu taki spontan się u mnie pojawi, którego się, jak wiadomo, nie da zaplanować, to się coś takiego wydarzy, ale na pewno nie będziemy robić, powiedzmy, takich castingów, czy nie będziemy z konkursów na prowadzenie, znaczy na pewno, chyba nie będziemy robić, nie mam takich przynajmniej ja planów. Czyli nie mogę napisać maila do ciebie tak jak Astik z propozycją? Nie, on nie pisał maila, tylko on chyba mnie na czacie mnie jakoś tam... Na czacie, tak. Szczytu, a no. Potem pisałeś, że maila napisał do ciebie. Potem już maila napisał, tak. Nie, nie ma sensu na razie pisać, zwłaszcza, że ostatnio chciałem sprawdzić tą skrzynkę i okazało się, że zgubiłem hasło i muszę ten... I od paru dni, nie mam do niej dostępu, ale odzyskam. Dobra, jak jeszcze to mam, mogę kilka pytań zadać? Do ciebie będzie o początki weszło, jak to się zaczynało... Ile lat temu, też wieki temu było tak naprawdę i wtedy byłeś zupełnie osobą jakby anonimową jeszcze w takim gronie, powiedzmy, na mainstreamu, przynajmniej u mnie. A do Wojtka Kowalczyka mam pytanie, ile razy czytał przepisy w piłkę nożną? Wojtek, czytałeś kiedyś? Przepisy? Tak. Nie. Wojtek Kucharski czyta przepisy. On też nie, ale po co? No. Ale po co przepisy? No po to, no bo potem w stanie futbolu i widzę minus, trzęsę się, że mądrzesz, to sędzia zrobił dobrze, często co zrobił źle. No sędziowie nie czytają, ale sędziowie nie czytają. No wystarczy wiedzieć, że jak piłkarz zagrał, znaczy strzelił gola ręką. No dlaczego się cały czas przyczepiają do Maradony, że strzelił gola ręką na mundialu i to nie powinna być bramka uznana. No a teraz... A nie wiesz, kiedy jest ręka nawet. No ale ja wiem, ale to jak się strzela bramkę ręką i sędzia nie daje żółtej kartki zawodnikowi, który strzela ręką gola, to znaczy, że się nie zna na przepisach, bo jest przepis ewidentny. Nie można strzelić bramki ręką. Jest za to żółta kartka. Ja nie muszę czytać przepisów i ani żadnych książek o przepisach, ani tak dalej, ani... Jest po prostu, to jest ewidentne. To, na tym nie, do tego nie potrzebne są żadne książki. Wiesz, tam pamiętasz taki film... poczekaj, Poranek Kojota, tam sobie gościu sobie przeczytał te wszystkie o żabkach i tam książek. 1500 książek o żabkach, nie? I tak sobie do głowy pieprzył, nie? I... Nie było sensu. Ja polecam tą lekturę, jeżeli mamy mówić w niepoważnym programie, ale zabawnym Liga Minus o sędziowaniu, to chociaż żeby ktoś tam był, kto te przepisy przeczytał. No ale nie no, ale przepisy, no słuchaj, Wojtek, zrobimy ci audiobooka z tymi zasadami gry w piłkę, przeczytasz sobie podczas biegarka. Ja wolałbym, żeby przepisy przeczytali sędziowie, którzy to sędziowie. Jakbym był sędzią, to bym przeczytał. Myślę, że sędziowie akurat czytają przepisy. Nie, no ale to widocznie źle czytają. W niektórych sytuacjach w polskiej ekstraklasie widać ewidentnie, że źle czytają przepisy. No. Ale dobrze, no. Dobra, przeczytałem. Obiecuję ci, przeczytam. Będzie to moja druga książka, którą przeczytam. Pierwsza była ta moja, z którą z Krzyśkiem napisaliśmy, a teraz będzie druga, którą przeczytam o przepisach gry w piłkę nożną. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Duża tutaj wpadła. Obietnica. Obietnica wyborcza, bym nawet powiedział. No. Brawo. Tak. Będę czytał książkę, uwaga. Ja tylko, dobra, już padło pytanie, to żeby nie było, że nie odpowiadam. Portal Weszło powstał w 2008 roku. Czy w środowisku byłem anonimową osobą? Chyba nie byłem anonimową, bo miałem paręnaście lat, 11 lat pracy za sobą. Już po naszej książce było to? Bo miałem za sobą dość jakąś tam karierę prasową sporą, wydaje mi się. No mistrzostwa świata byłeś u Azjatów. Tak, byłem szefem działu piłki nożnej w przeglądzie sportowym. Dobra, jedziemy dalej. 22, 219, 50, 31. Nienawidzę mówić o sobie, szczerze mówiąc. Wolę rozmawiać o innych. Zaglądam na czat. Wojtek... Ale wiesz, że to jest warte, tak? Bo dzisiaj, wiesz, ty mówisz, ty byłeś na mistrzostwach świata w Korei, tak? No. Japonii. O. Pisaliśmy później książkę. No, pamiętam, że to już było prawie 20 lat temu, 18.
Dzisiaj jak popatrzę, że młodzież się interesuje piłką nożną, a ma 22, 24, no to tak. Oni 4 mieli 4-5, no oni tak. Nie wiedzą, że ty w ogóle, że ty się nagle pojawiłeś, wyskoczyłeś jak, wiesz, królik z kapelusza, nie, i nagle robisz weszło, nie? Tak. Że weszło jest od 2008 roku. Też kawał czasu, no. Ktoś miał wtedy 4 lata, dzisiaj ma 16, wiesz. No. A, bo to wtedy pamiętam, że to i powstawało, obstawialiśmy wyniki, tak, tak. I na tych mistrzostwach Europy, a przecież 2008 rok, to kiedy to było? 12 lat temu. Tak jest. Telefon. Halo, halo, halo. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, siemanko. Chciałem bardzo pozdrowić po pierwsze pana Krzysztofa, pana Wojciecha. Tak, takie pierwsze pytanie humorystyczne. Czy boli was, dlaczego tak bardzo boli was wielki Real? Dlaczego za każdym razem, kiedy Real jakiś sukces to odnosi, musi się deprecjonować te wszystkie nasze zwycięstwa? Tak przymrużeniem oka. I po drugie chciałbym poznać taką waszą, od czego zaczęła się wasza przygoda z kibicowaniem Barcelonie? Dlaczego akurat ten klub, a na przykład nie Juventus, nie Inter, nie Manchester, nie wiem, nie Liverpool? Dobra, jeśli chodzi o mnie i Barcelonę, to wydaje mi się, tak jak grzebie w pamięci, że to były czasy Romario i Stoiczkowa, ale to były takie czasy nietelewizyjne, żeby natrafić na mecz zagranicznej drużyny w polskiej telewizji, no to trzeba było mieć szczęście, więc czasami decydował po prostu przypadek, na jakąś drużynę trafiałeś. Piłkarskie środy były chyba wtedy, tak? Tak, ale to można było tak, trafić na każdą drużynę w Europie, niekoniecznie jedną. Trafiłeś akurat, nie wiem, na Barcelonę, dobrze zagrali, ktoś zaczarował i się zaczynało. To nie było tak, że na pilocie od telewizora miałeś wszystkie ligi świata i mogłeś sobie skakać dowolnie. Wtedy tak naprawdę zakochiwałeś się w jakichś opowieściach przytaczanych przez dziennikarzy. Zakochiwałeś się w klubie poprzez artykuły w gazetach. Często nie widziałeś w ogóle przez cały sezon żadnego gola, tylko sprawdzałeś tabele, wyniki i sobie wyobrażałeś na podstawie relacji prasowych, jak ten gol mógł wyglądać. Trochę inne czasy, ale myślę, że to wtedy się u mnie tak zaczęło, ale to były takie początki. Natomiast najmocniej to już potem uderzyło w erze Guardioli. A u mnie to raczej to chyba tak przyszło z holenderskim futbolem. Nie ukrywam, że może nie tyle kibicem, co fascynowała mnie gra trzech Holendrów w AC Milan. Wtedy Rijkaard, Van Basten i Hulit. I oni najczęściej byli pokazywani w telewizji, no bo oni najczęściej wtedy szaleli w Europie z Milanem. Ale jeżeli chodzi o Barcelonę, no to gdzieś... Pamiętam, jak w 91 roku... Po przejściu Sampdorii było losowanie i ja chciałem w półfinale zagrać. Miałem do wyboru, znaczy mieliśmy do wyboru Legia Warszawa, Manchester United, Juventus i Barcelona. I ja przynajmniej chciałem Barcelonę. Barcelonę, nie wiem, no może z tego powodu, że wtedy, jak już pokazano gdzieś mi Barcelonę, wiedziałem, jak to fantastycznie wygląda, jaki fantastyczny stadion. Nie wiedziałem też, czy mi przyjdzie zagrać na tym obiekcie. Okazało się rok później, że zagrałem, ale wtedy już chciałem, w półfinale. Nie Manchester United, a Barcelonę. Niestety trafiliśmy na Manchester United, a Barcelona grała z Juventusem drugi półfinał. Mhm. Ale cały czas byłem gdzieś tam kibicem i jestem do tej pory. A to, że Barcelonie nie idzie jeden sezon na podwórku hiszpańskim, ale zasłużyli sobie na to. No. Przynajmniej, ale mam taką satysfakcję, pytanie, ze stanu... Mógłbym na chwilę panu przerwać. Czy nie uważacie panowie, że na przykład, można oczywiście nie lubić Ronaldo, można preferować bardziej styl gry Messiego, natomiast jeśli chodzi o sam aspekt lidera, jednak kiedy jest kryzys Ronaldo, zawsze te drużyny za ryj ciągnie do jakiegoś tam sukcesu, natomiast Messi wydaje mi się, że jako lider, jako osoba, która powinna brać za barki tych młodych piłkarzy, ta osoba przygasa, tak? Panowie, a nie masz wrażenia, że przy Messi jest mniej kryzysów? To znaczy... Halo? Halo, halo? Nie masz wrażenia, że przy Messi jest mniej kryzysu, więc siłą rzeczy rzadziej musi swoje drużyny z nich wyprowadzać? Znaczy się, ja pamiętam, ja mam wielki szacunek do Barcelony jako do klubu, bo ja jestem generalnie kibicem Realu Madryt. Natomiast uważam, że jeżeli na przykład byłby taki kapitan jak Pujol, z taką charyzmą, z takim po prostu sercem do walki, osoba, która po prostu ciągnie tych wszystkich młodych chłopaków za sobą, nawet w momentach, kiedy nie idzie źle, to można coś dograć sercem, płucami. W chwili obecnej w Barcelonie nie ma takiej osoby, która by krzyknęła coś, może Piqué, ale nie ma takiej osoby, która po prostu by pociągnęła tak fizycznie tą całą paczkę do przodu, nie? Okej, okay, ale wiesz co, bo nikt nie spojrzy na to z takiej innej strony, jeżeli zawsze mówimy, albo ktoś chce Messiego gdzieś tam zrzucić na drugi tor, że coś on tam słabiej wygląda, nie pociągnie. Słuchaj, ono tego właśnie sławnego 2000
sezonu 2008-2009, to już jest 12 sezon, gdzie on to tylko ciągnie? Znaczy on wcześniej jeszcze miał do dyspozycji Xaviego i Iniestę, ale tak naprawdę 12 lat on ciągnie zespół. Daj mi piłkarza, który 12 sezonów ciągnie jakiś zespół. No, daj mi chociażby jedno nazwisko. Ostatnio dała do myślenia ta wyliczanka co do 700 goli, nie? Że gdybyś w wieku 18 lat zadebiutował w drużynie i przez kolejne lata, sezon w sezon, strzelał po 40 goli w sezonie, od 18 roku życia, sezon w sezon po 40, to teraz miałbyś 600. No on tak, ma 700. On ma 700, ale mówię, 12 sezonów cały czas gdzieś na topie, cały czas jeden z najlepszych na świecie. Tak, oczywiście panowie, ale to kompletnie nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja pytam o aspekt takiego liderowania, że na przykład gość nie musi strzelać 40 goli, ale może walnąć ręką w stół, powiedzieć panowie, no jest słabszy okres w jakimś tam spotkaniu ważnym. Ale słuchaj, ani ja, ani ty, ani Wojtek nie byliśmy nigdy w szatni Barcelony i nie wiemy, co tam się odbywa. Nie wiemy, kto jest jakim liderem. Nie wiemy, jakim był Puziol, jak to powiedziałeś. Nie wiemy, jakim jest Messi. Ale to, że to liderowanie nie polega na wydzieraniu japy, moim zdaniem. Nie, ale ani Pika, ani... Słuchaj, no, Puyol był, pamiętaj, że Puyol nie był liderem w szatni, bo wtedy był liderem w szatni Guardiola. No, nikt mi nie powie, że Puyol był ważniejszy od Guardioli. Ale tych młodych chłopaków rozstawiał po bokach, tak? No, ale to, ale kto? Gdzie... Guardiola. Kto ale tam... nie Puyol. Nie, Guardiola tak, ale nie Puyol. No nie, no nie Puyol był tam dyrygentem. No dobra, pytanie jeszcze było, dlaczego boli nas wielki Real? Znaczy mnie akurat nie boli. No i z tego co wiem, to Barcelona ma dwie potrójne korony na świecie. Celtic ma, Ajax, Milan, tam jeszcze parę zespołów. Real jeszcze nie zdobył. Nie, też nie boli. Ale dlaczego Real nie zdobył? No, wygrała Ligę Mistrzów. Ale nie, no poczekaj, ale dlaczego Real nie zdobył potrójnej korony, jak to jest takie łatwe do zdobycia? Dlatego nie wygrała tych Lig Mistrzów, bo po prostu Real poszedł na łatwiznę i sobie poszedł w Ligę Mistrzów, tak? No dobrze, a wygra Real kiedyś 6 trofeów w jeden rok, tak jak Barcelona? No nie, no jak znaczy może? Ja, jak on potrójne korony nie może, to nie może wygrać. Nie mówię, że Barcelona jest słaba, tylko po prostu czasami śmieszne jest takie przekrzykiwanie się, że jeżeli Barcelona by chciała wygrać Ligę Mistrzów, to by się na niej skupiła i by ją wygrała, bo wcale tak to nie wygląda. Bo na ale przykład, nie te, ale ja to tylko od siebie taki argument słyszę. Nie tak? Słyszałem, żeby ktokolwiek taki argument podawał, jak ty przed tyłu podałeś. Dobra, dziękujemy bardzo. Boli nas wielki Real. Niech ten Real jest taki wielki, że rzeczywiście raz na jakiś czas mógłby tą ligę wygrać, bo no tak, ja ci powiem, że nawet dorobek ligowy w ostatnich latach jest dla tego klubu zawstydzający, więc śmiało. Natomiast trzeba gadać o mega kryzysie Barcelony i o wszystkim, co się w tym klubie wali, żeby Real wyszedł na 4-punktową wyprowadzenie w tabeli. No to gratulacje. No i tak, Barcelona cały sezon bez trenera, nie? No to tak, tak. To nie fajnie wygląda. No. 22-219-50-31. Dobrze, kłóćmy się o wszystko. Tak, jasne. Dzwońcie do nas, zaglądam teraz na czat. Czekaj. Kiedy spotkanie zarządu, pytacie? Nie wiem, bo Mateusz teraz wrócił z krótkiego urlopu, ja na krótki wyjeżdżam. Chyba, że zrobią chłopaki beze mnie, no to bardzo bym tego chciałbym sobie obejrzał na urlopie. Więc może będzie wkrótce. Zazwyczaj było na przełomie miesiąca jakoś. Mam nadzieję, że wkrótce będzie. Mateusz Gąbka napisał, Stanowski wkurwiasz mnie. Mateusz, ty też mnie wkurwiasz. Real Madryt, dobra, kłótnie o Real Madryt, nie chce mi się czytać. Odbieramy telefon, halo. Witam serdecznie, Mateusz z Poznania. Cześć Mateusz. Najpierw hejt na ciebie, Stano. Dawaj. Gdy byłeś w... Robiłeś akcję z inną kompanią piwowarską, że tak powiem. Mhm. Pisałem do ciebie na Twitterze, żebyśmy przyszli na ty. No. Ale nie chciałeś się ze mną spotkać, mimo tego, że chciałem pomóc ci w portalu wjechało.com. Mhm. No i hejt na to, że mimo twoich usilnych starań naprawdę położyłeś ten portal. Jakbyś chciał do tego wrócić, to oczywiście jestem otwarty. Dobra. I pytanie do Wojtka. Już oczywiście pomijając te tematy barcelońskie, bo też jestem za kibicem Barcelony. Zmienimy trochę temat, wrócimy na Ekstraklasę, na nasze podwórko. Wojtku, twoim zdaniem, dlaczego Zagłębie Lubin gra taki piach? Dlaczego mimo swojego potencjału jest tak rzadkim klubem? I jak to według ciebie wygląda? Czy Zagłębie Lubin gra? Znaczy on tam tak gra, że trzy mecze piach, trzy dobrze.
A dwa nawet świetnie, bym powiedział. A i dwa następne tragicznie. I tak fułko. Mi się wydaje, że tam ogólnie od kilku lat za dobrze mają. Tam jest, wiesz, wypłacalność idealna. Jako że tam jest spółka Skarbu Państwa, to oni mają tak i pieniążki, i przygotowanie, wiele boisk i tak dalej, i tak dalej. A jak masz za dobrze w polskim futbolu, to okazuje się, że niekoniecznie musisz... Nie jedni by powiedzieli, walczymy o te najlepsze, najwyższe cele, tak? No, ale nie za dobrze, no to po co? Jedziesz do tego Lubina. Ja zawsze określam ten Lubin, nie wiem, ja rozumiem, że w Lubinie się troszeczkę pozmieniało, już nie jest tak za moich czasów, jak ja jeździłem i tam było dwa wieżowce i pół ronda. Ale ja rozumiem, że jest lepiej. No, ale tak naprawdę domyślam się, że zawodnicy, którzy tam jeżdżą, woleliby chyba grać w innych miejscowościach, w innych ośrodkach sportowych w Polsce. I mieć tak dobrze finansowo. Przypomniało mi się, czy muszę prosić o wybaczenie z góry w ogóle wszystkich naszych widzów z Lubina. Ja mam znajomych w Lubinie i lubię ten klub mimo wszystko. Pozdrawiam szczególnie Grzesia Szamotulskiego, który pracuje w Lubinie. Natomiast przypomniało mi się ze starych czasów, kiedyś na stadionach były takie bardziej wymyślne przyśpiewki, to znaczy starano się jakoś dopiec rywalom i z Zagłębiem Lubin zawsze mi się kojarzyła ta przyśpiewka. Nie ma na mapie Lubina, nie ma na mapie. To takie. Nie, ale wiesz, ja kojarzę z tym, ja ten Lubin, to zawsze kojarzę z tego, że jak jeździliśmy z Legią na mecze wyjazdowe, oni mieli jedyny hotel w okolicy Lubinie, znaczy oprócz Wrocławia, to był w Lubinie na stadionie. Mhm. Tam nie trzeba było się tego. Miałeś hotel, przechodziłeś i schodziłeś i nie trzeba było zbiórki ani żadnej robić. Po prostu schodziłeś do szatni, przebierałeś się, wychodziłeś na boisko, nie? Z hotelu, także. Znakomicie. Nie, no tak, no bo w mieście nie mogło być hotelu, nie? Chyba gdzieś tam w okolicach, tam jeszcze te. To była giełda samochodowa na stadionie przecież. Giełda, tak, nie można było któreś dni meczów rozgrywać. Oni tak. Chyba w niedzielę grali, bo w sobotę były giełdy. Tak, była giełda. Tak, bo tam czasami wystawało. Dzisiaj licencje. Licencje, a wtedy w sobotę nie gramy, bo giełda samochodowa na stadionie. No, tam jeszcze, wtedy to jeszcze tam dętki leżały gdzieś w okolicach. Tam, tak, to tak. No ale to taki Lubin, tak mi się kojarzy Lubin. No i mam za dobrze finansowo. No. I tak będą grali co sezon. Pamiętamy, jak grali z AC Milan kiedyś w pucharach. Stefan Machaj strzelił gola dla AC Milan. To się rzadko zdarza. No widzisz. No. Odbieramy telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Ja mam takie pytanko do pana Krzysztofa. Tak. Bo nie rozumiem tutaj jednej pewnej takiej małej rzeczy, że krytykuje pan Piotrka Zielińskiego, że jest słabym piłkarzem, bo nie gra na swojej pozycji. Ja nigdy nie krytykowałem, że jest słabym piłkarzem, tylko że słabo gra w kadrze. No ale były takie krytyki. A to są dwie zupełnie inne sytuacje. Krytykować kogoś, że jest złym piłkarzem, albo że źle gra akurat w reprezentacji. To nie możesz mi tutaj manipulować moimi wypowiedziami, przepraszam bardzo. Ja to potwierdzam, bo ja jestem tego samego zdania. Ale były takie sytuacje. Ja ci powiem więcej nawet. Uważam, że on jest bardzo dobrym piłkarzem, ale bardzo słabo gra w reprezentacji Polski. Bo nie gra na swojej pozycji. Wiesz co, ja nie lubię u fanatyków Piotra Zielińskiego takich rozkmin typu, dobra, gra na ósemce, ale tak naprawdę to powinien grać tak na pozycji między 6 a 8, tak 10 metrów, jakby go przesunąć troszeczkę, to wtedy to byłby ten jego punkcik. Albo nie gra tam, gra na szóstce, okej, to już nie gra na tej szóstce, ale gdyby tak go troszeczkę od tej linii bocznej odciągnąć o 5 metrów, to już naprawdę by była jego klepka. To uważam, że gdzieś to jest trochę przesady w tym. No dobra, a teraz ostatnio była taka sytuacja na Twitterze odnośnie kota z Kongo. No. Ktoś tam napisał, że niedługo strzeli bramkę, no. A pan odpisał, że jeśli zagra na swojej pozycji. No tak. Czego nie rozumiesz? No to teraz jak? No co jak? No to nie jest napastnik. Dobry piłkarz. Czy Piotra Zielińskiego ktoś wystawia na dziewiątce jako środkowego napastnika? Widziałeś taki mecz kiedyś? No ale nie gra też na swojej pozycji, a później przez to jest krytykowany. Nie, poczekaj, gra na swojej pozycji, bo jest pomocnikiem i gra w pomocy. Czy widziałeś kiedyś Piotra Zielińskiego grającego na środku ataku? Nie widziałem. No właśnie, a ja chłopaka, o którym mówisz, który jest środkowym pomocnikiem, grającego na środku ataku, widziałem właśnie ostatnio regularnie i się łapie za głowę. Ponieważ on na środku ataku, to w KT już weszło, by nie grał. Dobra.
Wszystko wiem, dziękuję bardzo, dzięki. Pozdrawiam. Z tą pozycją na boisku, to nawet po dzisiejszym meczu twierdzę, że ktoś robi krzywdę Sobocińskiemu z UKS-u, bo mi się wydaje, że on jest jednak lewy pomocnik. Gdyby od początku sezonu grał na lewej pomocy, to UKS by tylu bramek nie stracił z Sobocińskim na stoperze. No co? Albo w ataku i takich napastnicy nie strzelają goli. No tak, ale przecież on nie jest środkowy pomocnik, znaczy środkowy obrońca, on jest szóstka tak do boku, a może ósemka. Byle dalej od własnej bramki. On byle no oczywiście, ale się nikt na razie ale ty, nie ale mi się wydaje, nie, mi się wydaje, albo że... grał zamiast Korala, albo z przodu. Albo bliżej dziesiątki, wiesz, żeby tak dalej od swojej bramki, no to może na dziesiąteczce. Mi się wydaje, że wtedy z tym Sobocińskim nie byłoby tak tragicznie i UKS mógłby się utrzymać. No ale no, poszukajmy innych zadań piłkarskich dla tego zawodnika. Tak jest. 22 219 50 31. Zapraszam do dzwonienia, zaglądam na czat. Tutaj się domagają LKS Gołuchów, że oszukany, żeby zabrać głos na ten temat, że oszukany, bo awansował z czwartej ligi do trzeciej, ale nie dostał licencji. No z tego, co tam, nie tyle ja podzwoniłem, co po moim twicie, u mnie się rozdzwoniły telefony, no to sprawa jest trochę zagmatwana i to przez klub, to znaczy ten klub chyba organizacyjnie nie dorósł do trzeciego szczebla, do czwartego szczebla rozgrywkowego, do trzeciej ligi. Na tym ten stadion jest po prostu w takim stanie, że nie da się tam rozgrywać meczów trzeciej ligi. Pierwsza weryfikacja była pozytywna, ale pierwsza weryfikacja dotyczyła boiska, a nie warunków licencyjnych i obiektu. I potem dopiero były delegacje, że tak powiem, licencyjne z dwóch różnych województw. Obie powiedziały, że tam nie można grać meczów. Klub mimo tego w ogóle nie zgłosił obiektu zastępczego, mimo że dzwoniono do nich, że muszą zgłosić obiekt inny, na którym będą grali. Oni powiedzieli, że będą grali na swoim. No i się okazało, że nie będą grali na swoim. No od szatni piłkarskiej tam do boiska trzeba iść przez jakieś korty tenisowe, jakieś tam jest w ogóle ta odległość między szatniami a boiskiem jest większa niż to jest dozwolone w przepisach. No więc no niestety, no jak się nie ma obiektu, to trzeba obiekt wynająć, tak jak to robi na przykład Raków Częstochowa. No nie ma obiektu na Ekstraklasę, to sobie wynajmuje obiekt w Bełchatowie. Tam ten klub też widocznie powinien wynająć. Nie wiem, na ile po ludzku było to załatwione, na ile ten klub rzeczywiście dostał realne wsparcie takie organizacyjne, a na ile wygrała bezduszność. No ale też nie mam prawa nie wierzyć, że tam były dobre chęci, żeby im pomóc i że dzwoniono do nich, czy takiej pomocy oczekują. Oni nie, załatwimy sobie wszystko sami. No i sobie nie załatwimy. Ja też biorę pod uwagę, że ten boisko zastępcze, jeżeli chodzi o na trzecią ligę, to nie byłoby jakaś tragiczna odległość. No też bierzmy pod uwagę, że chyba nie mają tylu kibiców, że nagle problem, że na mecze mecze u siebie kibice nie dojadą. W dzisiejszych czasach, no tam w trzeciej lidze to przychodzi garstka kibiców, no. To też nie, nie, nie. Grałeś na jakimś obiekcie, gdzie szatnie były najdalej od boiska? Albo się szło jakimiś tunelami całą wieczność? Najdalej? W Neapolu. W podziemiach gdzieś tam, tak? Nie, tam najpierw się szło korytarzem, później się schodziło, szło się takim tak i wychodziło się za bramką, nie? Ale to jak żeśmy przemierzyli, to od wyjścia z szatni do wyjścia na płytę jakieś 4,5 minuty się szło, nie? Mhm. Czyli w przerwie meczu 4,5 minuty dochodziłeś do szatni. 5 minut na miejscu? I z powrotem. Ale to nie, najdłuższy, chociaż oczywiście no, z tego względu, że w Neapolu, na tych włoskich stadionach starych takich, no to, ale w Neapolu to dziwacznie to wyglądało. Się szło i szło i szło i szło i tak. Mhm. I tak się szło i szło. Ale jeżeli chodzi o Polskę. Bo w Polsce w klasie to chyba na Pogoni Szczecin było najdalej, nie? Tak, no na Pogoni, no ale to ze względu na to, że ta szatnia do tej pory jeszcze dalej. Tak. Znaczy ten budynek tam jest gdzieś tam na rogu był usytuowany, ale tak nie kojarzę, gdziekolwiek jeszcze mogło być bardzo daleko w Polsce. No, no wiesz, na Legii też nie było blisko. O, przy tym starym. Daleko. No nie, no najpierw trzeba było iść tak z 50 metrów z szatni, wychodziłeś z Legii, później szedłeś tam przez parking, później szedłeś jeszcze tym blaszakiem, gdzie wszyscy tego też pieniądze. No wiesz, no tak. A około 150 metrów było do przejścia do Murawy. Ale nie było tragedii. No dobra, kto jest z nami? Halo? No halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj Łukasz tam z opolskiego województwa. Cześć. Ja tak takie pytanko tutaj do Kowala mam, czy tutaj gdzieś można jakiś autograf od ciebie załatwić, bo kurczę tak
No już ci, już ci mogę podpisać. Proszę? Już ci mogę podpisać. Już masz. Nie, no musisz wysłać tutaj na ten. Żeby gdzieś wysłać albo podjechać, bo ja tu w Warszawie często jestem, to nie wiem, gdzieś bym mógł podjechać. Tam gdzieś coś. No to teraz przyjedź. To przyjedź teraz. Teraz? No przyjedź, no, no na wizji ci podpiszę, Wojtek. A gdzie wy jesteście? Do Maniewska 37A przez 202. 37A przez 202, tak? Tak. Dobra, dobra. Dobra, czekamy na ciebie. Masz jeszcze półtorej godziny, żeby się wyrobić. Dobra, dobra, to dzięki. Dzięki, na razie. No nie, załatwione. Tak się załatwia gości do Hyde Parku. Nie było, a są. No tak. Zaraz będzie kolejny. 22 219 50 31. Jak ktoś jeszcze chce, to dawajcie do nas. Tylko musimy tu poprosić kogoś z obsługi, żeby tam pilnował. Żeby tu, nie, to no akurat spokojnie. A ty po co tu? A to jest, on ze mną jest. A, nie, to spokojnie. Myślałem, że kolejna osoba przyszła. No, trzeba tam pilnować, żeby drzwi były w miarę ten otwarte, żeby ktoś się nie... Najpierw niech dojedzie. Żeby ktoś się nie odbił, nie pocałował klamki. 22 219 50 31, zapraszamy do dzwonienia. Czy ktoś jest z nami? Jak tam nikogo nie ma? No proszę dzwonić. No, potem mówicie, że 280 razy próbowaliście się zadzwonić i nic z tego. Dobra, poczekaj, zaglądam na czat. Pytanie, co z crowdfundingiem do KTS weszło? Będzie. Będziesz mógł kupić te udziały i będziemy szli jak burza. W ogóle okazało się, bo MZPN ciągle zmienia zdanie i teraz wpadli na pomysł, że KTS weszło, zagra w barażach o ligę okręgową. Więc cztery drużyny zagrają w tych barażach. Z czterech grupa klasy. Wszystkie, które były na trzecich miejscach. Mecz będzie 11. To też ciekawe, że teraz się dowiedzieliśmy, że 11 prawdopodobnie będzie mecz. Jest środek wakacji, przecież niektórzy nasi zawodnicy pojechali gdzieś tam na Mazury czy nad morze. Trzeba do nich dzwonić, czy może wpadną, bo jest mecz sezonu rozgrywany nagle, a dowiadujemy się z kilku dni. Pamiętajcie, teraz nie pijcie, tylko pływajcie. Natomiast potem będzie finał chyba 15, o ile to w ogóle zostanie przyklapane, bo formalnie to chyba w poniedziałek dopiero mają decydować. I jak my ten finał, załóżmy, wygramy, to nie będziemy wcale w lidze okręgowej. Wtedy będziemy musieli czekać, czy Znicz Pruszków utrzyma się w drugiej lidze, bo jak się nie utrzyma, to spadnie do trzeciej, a wówczas z czwartej ligi spadną rezerwy Znicza do okręgówki i to nasze miejsce, które sobie ewentualnie wywalczymy, zajmą właśnie rezerwy. Ale to ja sobie to wyobrażam, tak, ten finał 15 pomiędzy tymi czterema zespołami z trzecich miejsc, nie? Wygrywasz ten finał, wiesz, czyli automatycznie z perspektywy jest tak, zwycięzca, awans, otrzymujesz ten puchar. Tak. Do tego nie wiem. A tam pójdzie Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Znicz spadł, oddawać puchar. Nie awansowaliście. Dwa tygodnie później, nie? To nie, no, Mistrzostwo Świata. Ogólnie wymyślanie u nas tych terminów, projektów i tych różnych przekształceń i regulaminów rozgrywek jest niesamowity w tym okresie. Tak jest. Odbieramy telefonik. Halo? Halo, cześć. Kuba z Nowego Pomyśla. Cześć. Pytanko, tak, dwa pytanka ogólnie. Pierwsze, Stano, może zaprosić by do Hyde Parku Tomasza Hajto? No. Jest taka możliwość, czy to jest zbyt kontrowersyjna postać w polskim futbolu? Nie wiem, już kiedyś mówiłem, że on się chyba obraził na mnie. Nie wiem, dlaczego on sobie obzdrał, że jest sobie za jakimś spiskiem, który ma na celu chyba wykończenie go. Spróbujcie go zaprosić, ponieważ byłaby to przyjemność dla nas, dla widzów. Także spróbujcie, może się uda. To jest jedno pytanie, a drugie, jesteśmy przed derbami Polski. Jutro jest Lech Legia. Jakie dajecie szanse Lechowi na zwycięstwo? Czy Legia tytuł zgarnie w Poznaniu? Jak wy to oceniacie? Nie wiem, czy to tak akurat zaprząta głowę przy Łazienkowskiej, że sobie, nie wiem, no punkt im brakuje, punktu brakuje, tak, Legii. Ale pamiętaj też, że biorąc pod uwagę sezon, gdzie Legia już jest mistrzem, albo dobrze, za chwilę będzie mistrzem, we wtorek Legia gra Puchar Polski z Krakowią. To chyba jest najważniejszy mecz dla Legii, jeżeli chodzi o końcówkę tego sezonu. Ale gra dopiero w środę z Lechią, i u siebie, czyli nie musi podróżować. No to zakładam to, że Lechowi będzie o tyle łatwiej,
że Legia się nie będzie spinać, bo to Legia walczy o dublet. I ciężko powiedzieć, jaki to skład Vukovic z tymi problemami. Oczywiście Legia tego meczu gdzieś tam pewnie nie odpuści, bo nie wiem, czy mają to w głowie wszyscy przy Łazienkowskiej, żeby teraz świętować w Poznaniu. A nie ma nawet chwili na świętowanie, bo tak mówię, we wtorek jadą do Krakowa. No i to jest jeden mecz, żeby grać w finale Pucharu Polski, czyli do dubletu niekoniecznie jest długa droga dla Legii. Ja myślę, że Vukovic z nowym kontraktem sobie nie pozwoli na to, żeby nie marzyć o takim dubleciku w tym sezonie, gdzie ta liga wróciła i sobie spokojnie dają radę. Lecha na wicemistrza. No tak, no i dlatego... W zasadzie z tym młodym składem, gdzie coraz więcej właśnie jest Kuba Moder, jest jeszcze Jóźwiak, ale pewnie po sezonie odejdzie. Jak wy oceniacie, czy Legia jeszcze ma szansę, czy będzie tym wicemistrzem, czy gdzieś tam się potkną jeszcze? No wiesz, to też pamiętaj, że Lech też od jutrzejszego meczu 3 mecze w tydzień musi zagrać, bo i Puchar Polski też gra. No ale to, żeby być wicemistrzem, to nie można w końcówce meczu objąć prowadzenia we Wrocławiu 2-1 i tego meczu nie wygrać. No, konieczność jest wygrania jutro. No, nie wydaje mi się, żeby ten Piast cały czas coś tam gdzieś kaleczył futbol i tu się może okazać. No ale no, poczekajmy, zobaczymy. Mnie się wydaje, że akurat Lech ma wszystkie... A tu ty w swoich rękach. No, dobry ofensywny futbol. Poza jutro Gytkierem, gra u siebie. Poza Gytkierem, który jutro nie gra z powodu karty. No tak, no, Gytkier nie gra, ale to przy okazji odpocznie, bo na Lechie będzie przydatny. Ale tak mówię, no, tutaj też ze strony Lecha nie wiadomo, jaki ten skład też będzie wyglądał. Bo to jednak też gdzieś te marzenia o jakimś tytule, o jakimś pucharze w gablocie. Mhm. To jest jeden mecz z Lechią Gdański, finał. No i finał nie na Narodowym. Czyli może się okazać, że i Lech wygrany będzie. Bo jak Lech przyjeżdża na Narodowy, przyjeżdżał. To szkodził mu ten finał na Narodowym, także teraz jest finał w Lublinie, to może tam się bardziej sprężą, no, piłkarze kolejorza, ale ciężko jest przewidzieć w końcówce to. Legia będzie mistrzem, to ci tylko mogę tyle powiedzieć. Jak to będzie wicemistrzem, to nie wiem. Dobra, zaglądam na czat, pozdrawiamy Szubiego z Oleśnicy. Tutaj jeden pan, widzę, od kilku hate parków non-stop pisze, czy Sławomir Peszko mógłby grać w KTS Weszło, czy KTS Weszło byłoby w stanie pozyskać takiego piłkarza. Jeszcze raz wam mówię, KTS Weszło nie płaci piłkarzom za grę. Więc jest to zupełnie inny projekt niż Wieczysta Kraków. My mamy hobbystów, Wieczysta zatrudnia zawodowych piłkarzy z klubów, jak widać, także ekstraklasy, a także drugoligowych. Więc nie ma sensu w ogóle zastanawiać się, czy jest jakiś punkt wspólny między tymi klubami, bo nie ma żadnego. 22 219 50 31. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry. Tomek z Gdańska. Takie pytanie do ciebie, Krzysiek, bo czytałem ostatnio twój jakby tekst na temat tego, że Arka i Korona miałoby zostać w Ekstraklasie. Jak oceniasz szansę, że to jest w ogóle do przejścia w tym sezonie? Czy to jest po prostu twoje gdybanie? Wiesz, no jest to moje gdybanie. Tak w ogóle to Korona wyrównała i się skończyło 1-1. Więc Arka... Bo Arka miała, nie wiem, czy zauważyłeś, niezły terminarz na te ostatnie. Mogła sobie wyobrazić, że będzie tam punktować, a na przykład Płock się... zablokuje, ale nie, tu już się nic nie wydarzy. Nie, no jeszcze ma temat, Wiśle Płock brakuje jeden punkt z tego, co widzę. Jeśli chodzi o tamten tekst, wiem, że różne scenariusze są dyskutowane. Ja nie postawiłbym więcej na realizację tego scenariusza jak 20%, powiedzmy. No, gdzieś ludzie się zastanawiają, co z tym fantem zrobić, ale generalnie wydaje mi się, że sami z własnej głupoty poniekąd władujemy się w sezon, w którym nie będzie żadnych emocji, ale to absolutnie żadnych. Z jednym Spadkowiczem i uważam, że jedna z tych trzech drużyn, które teraz awansują do Ekstraklasy, to będzie Spadkowiczem w okolicach listopada. Tu emocje zapomnimy, a na górze też te emocje mogą się bardzo szybko skończyć. Uważam, że pakujemy się w całkowicie jałowy sezon.
Czasami słyszę, że się zasad nie zmienia i tak dalej. Jak się Polska utrzymała w Lidze Narodów, jak się Niemcy utrzymali w Lidze Narodów, bo zmieniono zasady, tak? No i co z tego, że zmieniono? To taki problem, że zmieniono. Zmieniono zasady gorsze na lepsze. No to chyba na tym to wszystko polega. Super, dzięki. A mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. No? Czy ty czujesz się bardziej dziennikarzem sportowym, czy takim dziennikarzem śledczym? Jakim ja śledczym? Ja w ogóle nie jestem dziennikarzem śledczym. Gdzie? Nie, ale chodzi mi o to, że bardzo dużo tekstów i twoich w ogóle jakby filmów, reportaży, wypowiedzi jest na temat ogólny, sportowy ogólny. A chciałem tutaj zaznaczyć, że mega super ciebie słucha twoich wypowiedzi i tekstów na tematy czysto sportowo-analityczne, więc to jest to moje pytanie. No to takie są obrzeża sportu jednak, ale ciągle sport, tak? No to nie jest dziennikarstwo śledcze, czyli nie wiem, no to co robił Szymon Jadczak na przykład. Ja nie ukrywam, że lubię pisać o tym, co się dzieje w gabinetach, gdzieś za kulisami, bo to też jest interesujące, a to, co jest na boisku, no to jednak każdy widzi. Nie lubię pisać o tym, co każdy widzi i każdy wie. Super, dzięki wielkie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 22 219 50 31. Oleśnica niech już mnie nie prosi o kolejne pozdrowienia, wystarczy. więc spokojnie. Stanął mój brat, dzwonił i pytał o początki, ale nie chodziło o to, czy byłeś znany, czy nie, ale o wspomnienia nas ze startu, jakie warunki, jaka ekipa, jaka zajawka, jaki model biznesowy, jakie trudności. Nie było żadnej ekipy na początku, jak ruszało, weszło, tylko byłem ja. Jakie warunki? Kanapa i łóżko, i komputer, telefon. I telefon, tak, i się pisało. Potem doszła, szybko znalazły się jedna, dwie osoby. Pomagał mi Kamil Gapiński, pomagał mi Kuba Olkiewicz dość szybko. Znaczy dość szybko, po jakichś dwóch latach pewnie, coś takiego. Też pamiętasz te początki przecież bardzo dobrze. Dzwoniłeś do mnie do Austrii i mówi, dawaj typy na mecze mistrzostwa, będziemy tutaj na stronę wrzucać typy. Jakieś tam pierwsze. A pamiętasz, jak pojechaliśmy do Bytomia wręczać puchar weszło? No jak, Polonia Bytom, Polonia Warszawa. Dla najlepszej Polonii w Polsce. Polonia Bytom, Polonia Warszawa, zgadza się. To była fajna akcja. Odbieramy telefon, halo? Halo, witam panowie, witam radę. Cześć, witam. Cieszę się bardzo, że dzisiaj się wydzwoniłem, że akurat w takim zacnym gronie jak wasze dwójka uda mi się z wami chwilę porozmawiać. I tak, żeby nie przedłużać, wybijając do brzegu, mam dwa pytania. Tutaj widzę Krzysztof Cielisz, koszulce Barcelony, Wojtek też serduszko podobnym barwach bije. Mecz z Paris Saint-Germain, wiem, że to jest przeszłość, że to jest temat dosyć odległy. Ale mam do was pytanie, czy naprawdę nie widzieliście tego, że Paris Saint-Germain w tym meczu, w tej słynnej remontadzie Barcelony został przekręcony? Wiesz co, ja uważam, że tam był jeden, że tak powiem, przekręt, to znaczy trzeba było dać karnego po wejściu Mascherano dla PSG. Nie pamiętam, przy jakim to stanie było, ale to był karny taki już zabijający wynik, tak mi się wydaje. I to jest sytuacja, o której jakby najmniej się mówi, ona była dla mnie najbardziej klarowna, że PSG powinno tego karnego dostać. Z tym, że ja akurat oglądałem ten mecz ze stadionu, te miejsca moje były tak w ogóle dość nisko, znaczy perspektywa boiska nie była dla mnie idealna. Dla mnie ten Mascherano to był 150 metrów dalej, bo siedziałem dokładnie po przekątnej. I tego nie widziałem, a potem już miałem tak dobry nastrój po meczu, że nikt mi nie był w stanie tego zepsuć. Jeśli chodzi o karnego na Suarezie, to uważam, że ten karny był, tylko wszyscy się patrzą na górę, na to, jak pracowały ręce. On po prostu został zawadzony o nogę. To był identyczny karny, jak karny, który też uważam, że był, przeciwko Barcelonie w ostatnim meczu Atletico, to znaczy Semedo trącił nogę biegnącego przed nim Carrasco i ten się wywrócił. I moim zdaniem to są identyczne zagrania. Jedno na korzyść Barcelony był karny, drugi przeciwko Barcelonie był karny. Uważam, że oba karne prawidłowe. Tam było z tym Mascherano zamieszanie i tyle. No to ogólnie widzę, że tak cały czas jak się mówi to o tych meczach, których Barcelona dostała pomoc od sędziów. Słuchajcie, no pamiętajcie, że Borussia Dortmund nie grałaby w finale z Lewandowskim, jakby z Malagą odpadli, gdzie przekręcono Malagę. Mhm. Lewandowski nie strzeliłby czterech bramek Realowi, bo Dortmund nie powinien tam grać. Przecież to Malaga awansowała do dalszej rundy.
Mourinho nie wygrałby z FC Porto Puchar Europy, gdyby w meczu z Manchester United nie sędziował ruski sędzia. No. Prosta logika, tylko o tym pamiętajmy też. To nie jest tylko cały czas Barcelona. To są drużyny, które dostawały dużo, dużo więcej pomocy od sędziów, ale oczywiście pamięta się gdzieś tam zawsze jedną, a niekoniecznie. I od razu zapominamy, tak? Jak to, przy ten Dortmund wtedy pamiętam, jak to, ale co ma też tamten mecz z PSG, no to jednak powiedzmy sobie szczerze, PSG się prosiło po prostu o brutalny wpierw. No wiesz, no jeśli tam była taka statystyka, że oni chyba, nie wiem, przez 30 minut wymienili 4 podania, z tego 2 to były wznowienia po straconym golu, czy 3? No to o czym mówimy, tak? No ale to właśnie, to też nie miał raczej pretensji do samego, tylko do sędziego czy coś, tylko do samego Paryża, tak? Jak i do Barcelony cały czas mam pretensje za Romę, za Liverpool. No nie możesz pojechać z wynikiem 4-0 na rewanż i odpaść. I strzelić gola w tym rewanżu jeszcze. Znaczy mówisz, nie, 4, ale mówisz o Paryżu. Ta. Tak, tak, tak. No nie, no to już jest, to nawet najgorszy sędzia to nie jest w stanie tego wydrukować. No. Dziękuję bardzo za telefon. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Tak zdziwił mnie ten remis Korony Kielce trochę, wiesz? Tak, powiem ci szczerze, myślałem, że Arka jak już chwyciła 1-0, to dociągnie to, zamuruje się, znając stawkę tego meczu, z Korony już zejdzie powietrze, bo już przed meczem byli zdegradowani. Ale jaką stawkę? No musiałbyś liczyć, że, no, że... Słuchaj, w ostatniej kolejce jest mecz Wisła-Kraków. Musiałbyś liczyć, że Wisła-Kraków, bo to mówisz łatwy kalendarz, ale to znaczy, że Wisła-Kraków musiałaby oddać punkty Arce. A nie, ja mówię o Wiśle Płock. Ale nie, no znaczy, no, ale że Arka, gdyby dzisiaj wygrała, no to miałaby to. No, ale jedzie na Wisłę Kraków Arka w ostatniej kolejce. Czyli dobra, Kuba Błaszczykowski musiałby się z drużyną podłożyć Arce. Patrz, gdyby dzisiaj wygrali, załóżmy, gdyby dzisiaj wygrali, nie? Mieliby tam 36 punktów. Grają potem u siebie z ŁKS-em, mogą wygrać, mogą 39. No. Potem grają u siebie z Rakowem. Mhm. Nie, przepraszam, potem grają u siebie z Górnikiem Zabrze. Mhm. Jest to realne. Są słabi, no ale no, powiedzmy, no wyobrażam sobie taki scenariusz. No i na koniec mecz o życie rzeczywiście w Krakowie. Natomiast Wisła Płock jutro Zabrze, potem mają wyjazd na Lubin, potem mają Koronę Kielce. Nie, no nie ma czym mówić. No właśnie, mają Koronę Kielce. Nie, halo, nie. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo. Tak, halo. Cześć, witam. Dzień dobry, Adrian z Poznania dzwoni. Cześć, Adrian. I mam takie do was dwa pytania, może zacznę od pana Wojtka. Panie Wojtku, ja mam takie pytanie, jak pan się odnajduje w Widzeminie? No bo nie ukrywajmy, że tam Rok i Patrzył czy Białek są od pana młodsi i pan jest na nich niejako tak mentorem. Jak się pan odnajduje po prostu w tym środowisku, ponieważ moim zdaniem no to bardzo fajnie wypada, lubię wasz program oglądać i jestem ciekawy pana opinii. No to świetnie się można odnaleźć. Wiesz, cięższe pytanie byłoby, gdybyś mi zadał, jak się odnajduję w środowisku z ludźmi o te 20 lat starszymi. Mogłoby być ciężko dla mnie, jakbym miał prowadzić Ligę Minus i ja był najmłodszy, ale ode mnie 20 lat starszy, nie? Wyobraź sobie? Ty, ale trzeba by kiedyś taki odcinek zrobić. Tak, wyobraź sobie, Antoni Piekniczek, Andrzej Strajlał. Wojciech Łazarek. Jacek, i Jacek, a ja piąty, najmłodszy, prowadzący. Musimy to zrobić. Ekstra by było. Nie, świetnie się odnajduję. Dlatego, słuchaj, ja jestem najstarszy w swojej rodzinie, mam bardzo dużo młodzieży w swojej rodzinie się odnajduje, no to tym bardziej z takimi, nie przeszkadza ta robota, z mądrymi ludźmi, z poczuciem humoru, ze świetnymi pomysłami, łatwo się odnaleźć. Kto jest najmądrzejszy? Poza mną? W tej ekipie, tak. Ojej, nie mogę ich wyróżnić, bo jak wiesz, jutro się z nimi spotykam i wiesz co będzie? Wiem. Będą krzyczeć. A Paczul będzie zaraz mi pisał, że ten... No na pewno nie Paczul, dobra. A, zaraz będzie mi jechał tutaj. Ja obejrzałem chłopaków w quizie pod napięciem, mogę oglądać? Mistrzowie, no ja widziałem. Prowadzili 5-1, potem stracili 7 punktów z rzędu. Już myślałem, że przegrają, ale dali radę. Ale wiesz dlaczego? Bo tu w zeszłą niedzielę po lidze minus Paczul, dlatego nie może być najmądrzejszy, jechał z... Mówi 20-0 i walniemy, nie? Ja mówię, zero.
Wygrajcie to, a nie 20-0. Tak, no, odważniak. Nie, ja tam nie. Tak nie sfaniakował na tej. Wiesz, tam już stresik go tam, wiesz, złapał, nie? Ale 11-9 kontra Roman Couton i Edward Durda. Całkiem, no, ale no, bo to całkiem nieźle. 22-219-50-31, dzwońcie do nas. A Quizy Toto to możecie sobie tam wygooglować i na YouTubie znaleźć. Polecam. Ktoś mi napisał, że ten pan stoi za drzwiami pewnie, ale że podobno są zamknięte, ale chyba nie, bo nie, nie, tutaj spokojnie otwarte, sobie, nie? Tak, on spokojnie sobie tutaj wejdzie bez żadnego tego. Jak znajdzie odpowiednie drzwi, bo to nie jest takie łatwe, to już wejdzie. Nie, no najgorzej, nie, może nie wejść, jak będzie cały czas pukał, bo nikt mu nie otworzy, one są otwarte. Nie, ale nie będzie. Kto się tam... do nas dodzwonił, halo? Dzwońcie, 22 219 50-31. Ja jednocześnie, wiem co wam powiem, zdradzę wam tajemnicę, że w przyszłym tygodniu mamy Hyde Parki, mamy tydzień filmowy, a przynajmniej dwa dni filmowe, to znaczy dzień po dniu, wtorek Olaf Lubaszenko, środa Cezary Pazura. Jakby na czwartek trafić Bogusława Lindę, to mamy hat-trick i jesteśmy panami świata. To psy będą, tak? Byłyby jeszcze. No. Olaf grał w psach, tak. Nie w tych, tak, w pierwszej części chyba grał, nie? No grał, to też chyba go nie zasłużyli. Zabili go chyba, nie? Co pamiętam, tak. Mi się czasami te mylą. No to. Halo, kto się dodzwonił? Halo, dzień dobry. No dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Marcin ze Staniszewa. Cześć Marcin, dawaj. Witam, takie pytanie do pana Wojtka. Mam w sumie, czy nie uważacie, że w polskiej lidze jest jakby za dużo zagranicznych zawodników? Wydaje mi się, że tutaj no jesteście jakby takimi mentorami tutaj polskiego dziennikarstwa sportowego, wydaje mi się, też w kanale sportowym. I mam też takie wrażenie, że powinniście zająć jakieś stanowisko, szczególnie ty, Krzysiek, w tej sprawie, że no widać, że w Krakowi naprawdę się dzieje się źle, naprawdę jest dwóch, trzech Polaków w składzie, no jest to okropnie. W Jagiellonii Białystok też nie najlepiej, no to w sumie w dużo klubach piłkarskich i mam nadzieję, że fajnie by było, jakbyście się do tego odnieśli, może nawet teraz na gorąco coś. Ale wielokrotnie to był już ten temat wałkowany, my żeśmy to już powtarzali. No. Są drużyny, które pozwoliły sobie na spadek z Ekstraklasy, choćby nawet w tym sezonie w większości grająca Korona Kielce. Z obcokrajowcami w przeszłości Termalika i tak dalej, i tak dalej. No jest tych klubów mnóstwo, oni nie pomagają. Ale jak patrzę z perspektywy na to, co te kluby z polskich zawodników mogą wyciągnąć, ewentualnie co wyszkolili, co ewentualnie mogą wprowadzić, to się niczego nowego nie spodziewam. No, wiesz, tak, te polskie kluby często mówią tak, dobra, załóżmy, no, polscy zawodnicy, poza jakąś młodzieżą, która kiedyś może wystrzelić, no to kręcisz się w gronie, w zamkniętym gronie i masz tam, nie wiem, 300 nazwisk, powiedzmy, nie? I sobie patrzą, strzelam, nie wiem, Mateusz Kupczak, no... No tak, to ja... No to powiedzmy sobie tak, no szału nie zrobi, to może lepiej jego nie, albo to... Tak. Łukasz Trałka, powiedzmy, nie? Pozdrawiamy Łukasza, no to spatrzą na Łukasza. Specjalnie go wymieniam, żeby go pod prąd trochę podpiąć. No to mówię, tak. No to może ten tam nie wiem, spasić jakiś tam z Bośni, nie? Wprawdzie nie wiemy, jak gra, no ale... No właśnie. Może gra. No właśnie, nie wiemy. Jego plus jest taki, że nie wiemy, bo... Minus jest taki, tamtych, że wiemy. Ale zawsze znajdzie się ktoś, który... Nie, ale zawsze... lepiej sprawdzić, żeby... Bo może być lepszy od tamtych. Anusz się uda, bo wiesz, on ma kuzyna, który gra w Torino, nie? No właśnie, i obcokrajowiec to, zanim on tego, to pokaże tutaj, da nam parę punktów na początku, tak. A ci to tak niekoniecznie, wiesz, jak to, oni już znamy ich. A poza tym tam powiedział menadżer, że jak jego ściągniemy, to otworzymy sobie furtkę, bo potem ewentualnie da nam tego drugiego jeszcze chłopaka, co teraz jeszcze ma kontrakt, ale za pół roku mu się kończy. A tamten to już jest naprawdę dobry. No i wtedy nikt nie zadaje pytania, kto ten drugi, a on piekarz. On wypieka pizzę. Tak no jest. I okazuje się, że później przyjeżdża taki do Kielc z 6. Ligi Angielskiej i tyle pomógł w Anglii. Znaczy Koronie.
No też sobie wzięli, tak? 6 Ligi Angielskiej. Ile on tam pograł w tej Koronie Kielce? Czekaj, właśnie, sprawdzę jego bilans. Bo... no bilans, mi się wydaje, że może mieć troszeczkę... Na pewno pamiętam, że jedną kartkę żółtą miał. Nie wiem, czy on długo zagrał, ale to... Ale wiesz, co on kumplu musi opowiadać, jak wrócił tam... Z... No człowieku. Zagrałem w Ekstraklasie, nie wiem, o jak, no, gdzie w Ekstraklasie? Przyjechał z 6 Angielskiej w Ekstraklasie, dawaj tutaj. Na mózgu, tam środek pola. Zobacz, przecież on... Czekaj, czy nazywa? Ze 2-3 występy tam, bo tam wszedł. Raz wszedł, raz wszedł. Z karteczką. Johnny Spike Gill? Tak? Nie mam, no, wiesz... Nie, a ty oni mają ilu? Nie, co ja mówię? Tak, bo tam jeszcze, to weź tego znać takiego z pomocy, co tam... Tam Theobald. O, ten, tak. No ten. Ty, bo jeszcze mają Johnny'ego Spike'a Gilla, który przyszedł z wiesz skąd? Z Osamu, to kto ten? Nie, z Watry to... Białka Tatrzańska. A nie, bo to ten chyba, to właśnie ten był chyba w West Hamie, tak? Ten, a tamten, poczekaj. To jest 6 ligi. A tamten, Theobalds, przyszedł z Stonebridge. Ale zobacz, on to nie był tam gdzieś tam w szkółce West Hamu, czy coś tam jest? Był w szkółce West Hamu. Aha, człowieku, no widziałeś? A mój syn był, wiesz gdzie? Gdzie? W Legia Soccer Schools. Widzisz? Jak miał 4 lata, był w Legii. Zawsze mogę go tam, czy to w drugą stronę działa, mogę go do Anglii wysłać do Ekstraklasy, czy nie? Nie, ale to może przemawiać za nim, wiesz, w przyszłości. Ale to wpiszę mu w CV. Tak, już tak już na ten... Nawet jako pracę będzie się starał, to będę mu wpisywał tam zainteresowanie piłka nożna, kluby, Legia Warszawa. Tam, a to wiesz, tak, jest taka możliwość, że możesz tam do 90 minut już jak jest zarejestrowany gdzieś tego. A ile zagrał tych... Słuchaj, zagrał 3 mecze, nie, przepraszam, 2 mecze. No. Raz w pierwszym składzie 61 minut i potem wszedł na 2 minuty i się skończyło. W rezerwach wystąpił. Raz. A karteczka jakaś? Nie, no była. Żółta jedna karteczka. Nie, bo on w debiucie chyba dostał. No i tyle. No, miałeś do wyboru albo, że dostał ją w debiucie, albo w meczu pożegnany. Jak chodził na 2 minuty. Trafiłeś z debiutem. No brawo. Dobra, odbieramy telefon. Halo? Cześć panowie, Bartek z Bytomia. Cześć, witam. Mam do was takie 2 pytania powiązane z jedną sprawą. Co sądzicie o transferze na Wilsona? Czekaj. Powoli, nic nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Głośniej i ja uważam, bo coś przerywa. Co sądzicie o transferze Mariusza Fornalczyka z Polonii Bytom do Pogoni Szczecin? 17-latka reprezentanta kadry młodzieżowej. I od razu drugie pytanie powiązane z tą sprawą. Dlaczego w Polsce tak rzadko, praktycznie nigdy nie podajesz prawdowych między klubami? Czego między klubami się nie robi? Nie podaje się kwot transferowych. A, no więc jeśli chodzi o tego chłopaka, to widziałem, że ma gaziko, że tak umie skrzydełkiem ruszyć z piłką i wykończyć. No ale powiedzmy sobie szczerze, nic o tym transferze nie sądzimy, gdyż jest to transfer juniora i nie będziemy sobie nim na razie głowy zawracać. Ale dobrze, że Pogoń skautuje sobie, skautuje rynek, wyciąga... Młodzieżowca. Wyciąga chłopaków. Trzeba przyznać, że oni tam paru zdolnych mają. Przygotują sobie młodzieżowca przez 2-3 lata, potem go pokażą w Ekstraklasie i jak dobrze pójdzie, to sprzedadzą, jak źle pójdzie, to sobie ściągną innego. No i pewnie chodzi tylko i wyłącznie o to, no bo ciężko się spodziewać, że on nagle wpadnie do pierwszego składu i będzie rządził na boiskach Ekstraklasy. Nie ma takiej możliwości. A co do cen, to ja nie wiem, jak tutaj się ewentualnie... No to wiesz, są kontrakty. Ale jakie to są transfery, to są transfery z polskimi klubami? Jeszcze z niższych klik, to zaraz. A to my, jak ono dojdzie gdzieś tam za granicę, to my wam tu tam zapłacimy, damy, odpalimy część, prowizję i tak dalej, i tak dalej. Także. No coś kwoty tam pewnie... są małe? Nie, zazwyczaj da się te kwoty wyciągnąć i one są w mediach podawane jakoś. To nie jest tak, że nikt nigdy się nie dowiedział, ile jakiś piłkarz kosztował, bez przesady. Zazwyczaj jest to... Nie jest to wielka tajemnica, jak się czyta prasę czy portale internetowe, no to można takie informacje gdzieś znaleźć. 22-219-50-31. Myślisz, że przyjedzie ten twój fan po autograf, czy nie? Jak obstawiasz? No bo tak, no nie wiemy skąd jedzie, wiemy, że jest z Warszawy. No, z Lublina. Nie, no on... Gdzie? Nie, żartuję. Nie, on nie mówił właśnie ten, że, ale nie, że mieszka w Warszawie, no ale teraz nie wiadomo skąd jedzie. No pamiętaj, może dzwonił w łóżku gdzieś z Tarchomina. Się obierze, zanim wejdzie w samochód, znajdzie kawałek kartki. Rozumiem. Wiesz, ruszy. Czyli sobie spokojnie. Gorzej, nie, no jak wiesz, jak wsiądzie w taksówkę albo w samochód, to świetnie, bo jak wsiądzie w komunikację miejską, to może nie zdążyć na 12.
Może nie zdążyć, to prawda. No to może wtedy przyjechać jutro na stan futbolu o 11:15. Oho. Ale to w czasie TVP lepiej nie wchodzić na antenę, bo nas zdejmą. Ale i później jeszcze, my tutaj jeszcze i później mamy, ja tu jestem za 4 godziny, jeszcze quiz nagrywamy, wiesz, także ja tutaj jutro to, boże. W sumie jak na piechotę ruszyć dzisiaj, to jutro wróci z autografem. Okej, okay, dobra. 22 219 5031. Patrzę na czat, już któryś raz się pojawia, że pozdrawia cię Wojtuś, Olimpia Warszawa. Czyli twój pierwszy klub, mało kto wie, że to jest twój pierwszy klub. No, mam nadzieję, że bo tam mieli straszne kłopoty. Jeden z takich miejsc, gdzie bardzo fajnie się powinno grać w piłkę nożną. Jest obiekt w parku. Mam nadzieję, że ten obiekt pozostanie w Warszawie, bo jest bardzo ważny. Z jednej strony fantastyczne baseny, moczydło. Z drugiej strony klub. Jest i park, i wszystko. Można sobie na woli rewelacji. Mhm. Tylko, że słyszałem, że mają budynek z szatniami taki sam, jak grałem jeszcze ja, czyli ponad 40 lat temu. 40 lat temu, jak byłem tam trampkarzem, mieszkałem na woli, to ten budynek tak dalej wygląda, jak wyglądał. No tylko, że to też problemy finansowe. Mhm. Tak, robili zrzutkę, żeby w ogóle wystawić różne seniorów. W okręgówce, tak. I tutaj, no miejmy nadzieję, że... No, fajnie by było, żeby zostali. No, mają kapitalne miejsce do uprawiania sportu. Nie jeden klub chciałby mieć taki. Oczywiście pod warunkiem, że... Tak mówię, no. Będzie drużyna. Dobra, odbieramy telefonik. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak na wstępie to raczej nie hejt, ale tak jak każdy chwali tutaj fajny kanał sportowy. Chciałem zapytać pana Wojtka, jak to było w 93 w meczu Wisła-Legia. Może tam pan Wojtek już informował o tym w książce. Może gdzieś to ominęła mnie ta informacja, w związku z tym, że on tam strzelił chyba 2 gole. Czy on coś wiedział na ten temat tego przekrętu, później odebrania mistrzostwa? Czy według niego nie było przekrętu? Czy wiedziałem? Tak, czy wiedział pan? No to wszyscy wiedzieli. Zapytaj się Michała Listkiewicza, czy on też wiedział, jak sędziował mecz w Łodzi pomiędzy UKS-em a Olimpią. Czy też wiedział? Ale pan mi powie, pan to wiedział już w momencie bycia na boisku, że Wiedzieliśmy, że musimy wygrać mecz. Bo wiedzieliśmy, że UKS wygra. Wiedzieliśmy, że musimy wygrać wysoko, bo UKS wyżej wygra od nas. Ale wiedzieliście państwo, że sprzyja wam sędzia, nie wiem, drużyna przeciwna? Nie, wiedzieliśmy, że jesteśmy mocni i musimy strzelać jak najwięcej bramek. Bo wiedzieliśmy, co się toczy w Łodzi, no. My wiedzieliśmy dzień wcześniej, co się toczy w Łodzi, co będzie się toczyło w Łodzi, no. Tylko cały czas mówię o tym meczu w Krakowie, a nie o tym w Łodzi. Tak. No, Legia 6-0 wygrała, dlatego się pytam z ciekawości. W ogóle jestem ciekaw twojego zdania. Twoim zdaniem jakby LKS, bo LKS wtedy wygrał 7-1 chyba z tego, co pamiętam. A miał 2 bramki straty do nas. A Legia by wygrała na przykład 2-0 i LKS byłby mistrzem. Myślisz, żeby anulowano ten mecz 7-1? Nie, no myślę, że nie. No tak, i wtedy nikomu by nie zabrano tytułu, LKS byłby mistrzem, a Legia byłaby frajerem. Zgadza się? Nie, ja to rozumiem, jak grała Legia i na jakiej to zasadzie było. Tak podejrzewam, że grali, bo trzeba było grać, tak? Tylko ciekawiło mnie, czy było to w pewien sposób wyreżyserowane przez sędziego, piłkarzy Legii. Przez ostatnią kolejkę było wyreżyserowane. No, przecież liczył się bilans bramkowy. My jadąc do Krakowa wiedzieliśmy, że LKS nie potrafił strzelić w tym samym sezonie 4-5 bramek nikomu, a dostaliśmy cynk, że strzeli 6. I więcej, jak będzie potrzeba. No tak. Nie mogliśmy na to pozwolić. No. Drużyna, która nie potrafiła strzelać goli, nagle okazuje się, że strzela 7 w jednym meczu. Ciekawe, jak z tego... I Listkiewicz tam nic nie widział. Tomasz Zimoch, komentujący tamto mecz, też nic w radiu, też nic nie widział. Słuchaj, tam nic nie widział. Tam nagle zaćmienie w ogóle wszystkiego, słońca było. Jedynie wszyscy widzieli, słuchaj, ci komentujący mecz i sędziujący w Łodzi widzieli wszystko w Krakowie, co się dzieje. O tej samej godzinie.
No taka ustawka była, no co ja ci powiem. Gonitwa na zasadzie jednej osoby. Zrobić wszystko, żeby uderzyć w głowę Janusza Wójcika. No. Umówmy się. Taka była rzeczywistość. No i to im się udało. No udało się. Dobra, nie zajmuję linii. Dziękuję za... Dziękujemy za telefon. Takich telefonów nam trzeba. Pytajmy o rzeczy niewygodne, pytajmy o rzeczy interesujące. 22 219 50 31. Szczuryś las, widzę, Mariusz Sawicki pyta, czy ty jeszcze zagrasz w koszulce KTS Weszło? Jak się zmieszczę? W koszulkę. A która liga cię interesuje? W którym momencie powrócisz, powiedz? Tylko szczebel centralny czy cię interesuje? Czy... Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, już byłem królem strzelców A-klasy, dlatego jeszcze nie wystąpiłem. W B już strzeliłem bramkę. W okręgówce to zaczynałem w Polonezie. Okej. Okay. To teraz jeszcze w trzeciej lidze. Nie, poczekaj. Czyli w czwartej, trzeciej, drugiej nie grałeś? Nie, musiałbym, poczekaj. Gdzie, pamiętasz wtedy, jak wracałem do Legii z Pelikanem Łowicz, Legia druga, gdzie grała? Nie była to trzecia? Trzecia, czwarta, coś, trzecia chyba. No to może już tam też. No jeden mecz mam, strzeliłem bramkę. Ej, słuchaj. Czyli w pierwszej lidze, tam na pewno nie grałeś. Nie, i słuchaj, znaczy, jeżeli biorąc pod uwagę, nie no, w starym systemie, to jaka to była liga? Pierwsza. Ale nie, no, w pierwszej, czyli drugiej, no. No, czyli pierwszej, no, ale dobra, pierwszej już grałem. Nie, słuchaj, chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tą najważniejszą. Najważniejszą. I ja to mam, tego gdzieś muszę znaleźć i chłopaki też to mają, że ty miałeś zadebiutować w meczu KTS-u. Powiedziałeś, że dopiero jaka będzie awans do okręgówki. Tak? Aha. Świadków jest mnóstwo. To muszę na minutkę tak wejść. No dobrze, no ale to nieważne na minutkę. Dlaczego na minutkę? Jeszcze poczekaj, jeszcze nie awansowaliśmy, ale jak awansujemy? A masz szansę się przygotować, bo teraz rzuciłeś parę kilo, słyszałem, widziałem. Tak. Przez trzy miesiące, ale jedziesz na tydzień na wczasy. Tak. A to efekt jojo gwarantowany. No oczywiście, że tak. Znaczy ja po to się odkudzam, żeby móc przytyć bez konsekwencji jakby wielki. No, aha, no właśnie. No dobra, ale to w okręgówce dostaniesz te minuty. Dobra. Mam nadzieję, słuchaj, jak wtedy zagrasz, to i ja zagram. Zagramy we dwóch, na szpicy. O kurczę. Słuchaj, to jest przy takim meczu, w którym będziemy skazani na pożarcie. Ale nie, słuchaj, od razu ci mówię. Nie zbłaźnimy się, bo na pewno strzelimy tyle bramek, co Saranens w polskiej ekstraklasie. Duet Saranens Koral. Czyli i dawaj. No my to wyjdziemy. Bracia Koral. I słuchaj, i wtedy jak się do nas przyczepią, to powiemy, zobacz, damy statystyki tamtych i będzie rewelacja. No tak. Załatwione. Czyste papcie, jak to mówią piłkarze. Odbieramy telefon. Halo? Witam panowie. Witam. Cześć. Panie Krzysztofie, w pierwszej kolejności chciałem właśnie pogratulować doskonałej formy, utraty wagi. Dziękuję. Żeby było trochę hejtu w tym telefonie, to chciałbym panu Wojtkowi życzyć podobnych efektów. A tak w pełni na poważnie, to jako że koszulka dzisiaj taka, a nie inna, to chciałem pana Krzysztofa w pierwszej kolejności spytać jako kibic Barcelony, jaka lektura związana z tym klubem zrobiła na panu największe wrażenie i dlaczego przede wszystkim? Lektura związana z tym klubem. Wiesz co, podobała mi się bardzo książka Grahama Huntera o Barcelonie. Nie pamiętam do końca tytułu. Za kulisami najsłynniejszego klubu świata, coś takiego? Chyba, ale autor Graham Hunter. Fajnie napisana książka, interesująca bardzo. Więc polecam. A poza tym to raczej chyba było nudziarstwo, tak mi się wydaje, z tych książek. Nie wiem, ewentualnie może autobiografia Guardioli, ale czy tam biografia bardziej Guardioli, nie autobiografia, ale też chyba nie do końca. Chyba tamta, chyba Graham Hunter. Jak nie czytałeś jeszcze, to sobie odszukaj. Jasne. Jest dobrze napisane. Na pewno skorzystam. Chciałbym jeszcze tylko pana Wojtka szybko spytać, czy w czasie gry w Sewilli dla Betisu, czy odniósł pan kiedyś takie wrażenie, czy atmosfera jakiegoś klubu, kibiców, infrastruktury zrobiła na panu takie wrażenie, że później po prostu po meczu myślał pan cały czas o tym klubie i gdzieś to zostało z tyłu głowy, że naprawdę fajnie byłoby zagrać w tym klubie. Mówisz o hiszpańskim futbolu, tak? Tak jest, tak jest. Wiesz co, mnie się wydaje, że największe wrażenie, no i też przyjemność miałem strzelenia tam gola, to San Mames w Bilbao. Ale wiesz, to takie marzenie nie do spełnienia, bo byłem obcokrajowcem, tam takich nie przyjmują. I nie baskiem. O, może tak.
ale jeżeli biorąc pod uwagę atmosferę, obiekt, no to mi się wydaje, że najlepszy w Hiszpanii. Przynajmniej ja tak twierdzę, a byłem na wszystkich obiektach sportowych w Hiszpanii, także z tych największych, stary San Mames, ale stary. Jasne. Bardzo dziękuję panowie za odpowiedzi i życzę miłego wieczoru. Dzięki, pozdrawiamy. 22 219 5031. Pytanie do Kowala. Mariusz Kopis pyta. Najlepszy klub, z jakiego dostałeś ofertę? Legia Warszawa. No, no po polski tak. I tam poszedłem. No pewnie. Miałem jedną oficjalną, ale nie wiem, czy to był lepszy klub od tego, w którym byłem, od Betisu do PSV. Tylko mnie nie puścił mi Lopera. A o takich propozycjach, jak gdzieś tutaj słyszałem. A że tobie mówiono, ale nie miałeś tego na papierze, ale mówiono, że. Na Mazienkowskiej podobno mieli ofertę, ale ja o tym nie, znaczy dowiedziałem się później, bo nie chciałem iść. Także za tych czasów jeszcze przed pójściem do Betisu Manchester City. Manchester City. Tak, tylko że to nie było. Ale powiedziałeś, że dopóki szejków nie sobie nie sprowadzą, to tam nie idziesz. No i Guardiola nie przyjdzie jako trener, on tak. Wtedy nie mógł przyjść, bo jeszcze grał w Barcelonie. No, także nie złożyło się wiele rzeczy. Nie, mówiono, że na tym, że na Wyspach pada deszcz, a ja stwierdziłem, w Warszawie też, to niekoniecznie tam mi się chce. Nie jechać. Tego szukasz. Hiszpania, nie. Cypr, to jest słońce, tam. Tak. Słońce, południe. Brawo. Miałem dopiero co, tak, dziecko w drodze było, to mówię, dużo witaminki, takiej słoneczka, nie, żeby to. I tak wybrałem. Też bym do City nie poszedł. Tevez też uciekł z Anglii. Oczywiście, że tak. Powiedział, że on tutaj dostaje tam z tego Manchesteru, dostał tej, tą wariata dostał już, tak odbiło mu. Nie mówi, nie, no to za długo pada, uciekam, nie? Tam uciekł do Chin, tak, na chwilę? Do Chin, a potem powiedział, że w tych Chinach to oszukuje ich na kasę, tylko szczery był przynajmniej chłopak. Kto się do nas zadzwonił, halo? Cześć, dobry wieczór, z tej strony Kuba, z Radomia. Słuchajcie, mam dwa do was, trzy pytanka, dwa szybkie do Kowala, jedno do ciebie, Sano. Zacznę od Kowala. Po pierwsze, czy masz jakąś ciekawą historię czy tam anegdotkę z któregoś ze swoich transferów w karierze? I drugie pytanie, jaka była najciekawsza oferta, która mogła się sypnąć, nie sypnąć, nieważne, też również w całej twojej karierze? I szybko jeszcze trzecie pytanie do Stana, bo mi bateria pada. Czy myśleliście o zaproszeniu Dawida? Dawida, wiadomo którego, który troszeczkę zmarnował swoją karierę do Hyde Parku, bo wydaje mi się, że troszeczkę na to, troszeczkę mogłoby się to widzom spodobać. Dzięki wielkie. Nie, no, mógłby nie dojechać. Dajmy, po pierwsze powiedziałby, że będzie, aby go nie było, to jest jasne. Po drugie, Dawid jest bardzo ciężko chory. Na chorobę wiadomą i to nie jest człowiek, którego powinno się zapraszać dzisiaj do telewizji. To jest człowiek, którego się powinno zapraszać na terapię, więc to mimo wszystko, mimo cokolwiek o nas sądzicie, to nie jest taki program. Tyle jeśli chodzi o Dawida. U mnie to było chyba ten PSV, tak? Bo tam coś tam było, że jakaś oferta czy coś. No to jedynie coś to PSV wtedy, bo jeszcze to Tomek Iwan tam grał. W tym samym okresie, to było tak po trzech latach pobytu w Betisie. Ale to pierwsze pytanie uciekło szybko. Jeżeli jesteś, to powiedz, jak ci nie padła bateria. Też anegdota przy transferze jakimś. A, jakaś anegdota przy transferze szybka. Ale to już pewnie wszyscy wiedzą. No ale dobra, powiem. No. Podpisywałem za Nortozis, Famagusta, przyleciał wujo. Przyleciał wujo, Hotel Forum, podpisaliśmy w ciągu... No dobrze, nie przed... 3-4 minut. Kwestia była taka, że już kontrakty podpisali wcześniej Michalski i Majak i oni powiedzieli, dobra, to on, Kowal dostanie tyle, co oni. No i następnego dnia lecimy z wujem na zgrupowanie do Austrii, oczywiście w skrócie. Wujo przyjechał w okularach przyciemnionych na 10 minut przed odlotem samolotu. Ale i tak, żeśmy tym samolotem odlecieli, ze względu na to, że to był Janusz Wójcik. Bez nadawanych bagaży sobie przeszliśmy tam, gdzie powinno się przychodzić. Tam, gdzie przechodzą VIP-y, prezydenci kraju i tak dalej, i tak dalej. Dowieźli nas prywatnym wojskowym samochodem, wsadzili, ludzie się patrzyli, a my sobie polecieliśmy na zgrupowanie. 10 minut przed odlotem samolotu pojawił się wujo na lotnisku. W ciągu jednego dnia podpisane były kontrakty, zdążył wujo się spóźnić na samolot, a i tak
W ciągu 24 godzin dotarłem na zgrupowanie Anorthosis Famagusta, będąc piłkarzem Legii Warszawa. Cały Janusz Wójcik był tak zorganizowany. Najszybszy kontrakt na świecie, jaki podpisałem i się znalazłem w innym klubie jeszcze z Januszem Wójcikiem. Zero przygotowań. 22 219 50 31. Ten numer zresztą wyświetla się na ekranie. Jeśli ktoś nie widzi, no to powtarzam, bo Marcin Liszka zawsze mnie skrofuje, nasz niewidomy kolega, żebym podawał ten numer, bo nie każdy może oglądać, bo on nie widzi. No ale on zna ten numer, ma go wpisany, więc nie wiem, po co zawsze jest taki. No ale jest dobra, 22 219 50 31. Odbieramy. Halo. No dzień dobry. Jest Janusz. Kłaniam się z powrotem. Janusz Sydney, martwiliśmy się, czy wszystko w porządku? No właśnie, chciałem ci tylko powiedzieć, że żyję, wszystko jest okej. Dziękuję strasznie, że się tak o mnie martwicie. Bardzo to miło z waszej strony, ale muszę powiedzieć, że ostatnio kilka razy niestety mi się przyspało i nie oglądałem po prostu na żywo i dlatego mnie nie było. Panie Januszu, traktujmy się poważnie. Albo pan nas ogląda, albo pan nas nie ogląda. Jakie przysypianie? No, przede wszystkim, Krzysztof, przede wszystkim już dawno temu powiedzieliśmy, że nie ma panów. Jestem Janusz. Dobra, jestem Janusz. Krzysiek, u mnie nie ma panów. A po drugie, chciałem ci przypomnieć, że kilka tygodni temu na jednej z naszych rozmów, tam rozmawialiśmy trochę o czasie, mówię, o, u mnie 8 rano, a ty mówisz, a to przecież można sobie później tego posłuchać. No skorzystałem z tego. No ale to ty się wtedy broniłeś, że właśnie nie, że wszystko musi być na żywo, że ty nie będziesz powtórek. No to ja cię trzymałem za słowo. Myślałem, że jesteś słownym człowiekiem. No niestety skorzystałem z twojej deklaracji. Tak szczerze, otwarcie mówię, chciałem troszeczkę wrócić do normy, bo te ostatnie 4 miesiące moje to była tragedia, masakra, siedzenie do rana, spanie cały dzień. Chciałem trochę odwiedzić przyjaciół, a... Dobra, nie usprawiedliwiaj się tak, nie mam pretensji, wybaczam ci, nie mam pretensji, Janusz. Wybaczasz mi, ja ci też wybaczam, bo widzę, że ci ładnie z oczu patrzy. Oglądam was, trzymajcie się, bawcie się dobrze. Jak będą jacyś ciekawi ludzie, to spróbuję zadzwonić. W ogóle muszę powiedzieć, że w następnym tygodniu, jak będzie Lubaszenko, chętnie bym się dodzwonił, bo muszę się przyznać, że w latach studenckich w Krakowie byłem statystą w Teatrze Starym i bardzo się dobrze znałem z tatą Lubaszenki, więc bardzo bym chciał zadzwonić. Może mi się uda. Trzymajcie się na Janusz, razie. Janusz, jak tobie się nie uda dodzwonić, to nikomu się nie uda dodzwonić. Ty się dodzwoniasz zawsze, kiedy chcesz. Nie wiem, jak ty to robisz. Chyba masz układ z naszym realizatorem. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiamy Australię. Bo my się... Wczoraj, nie, parę dni temu jakoś zastanawialiśmy, co się z Januszem dzieje, bo zawsze dzwonił i nagle zamilkł. Baliśmy się, że jakiś leki go ugryzł czy coś. Wiesz, w Australii teraz pająk. Jest zima, to może zamarz. Myślisz? Czekaj, Wojtek, chyba ten. Nie, ja wiem, że tam zimę, nie ma mrozów, ale spokojnie, ale jest zima, na pewno. Myślę, Wojtek, że trochę cię poniosło. Jutro w Sydney 17 stopni, aktualnie jest 7 rano, jest 9 stopni. No, widzisz, prawie, że przymrozki. Prawie, że. No rzeczywiście nie jest to rewelacyjna jakaś pogoda, bo dzisiaj było 14 chyba i padało. Słuchaj, tam zawsze w styczniu, jak jest Australia, ale na UPM to jest 40. To musi być, to jest środek lata. No tak, no tak. Na tak, środek tak. Zimy, no to muszą mieć gdzieś zimę, no ale to... No dobrze, 22 219 50 31. Janusz Sydney odhaczony, więc teraz już będzie tylko z górki. Zostało nam 42 minuty programu. Pytacie na czacie, co się stało ze Świerczewskim, czy on jest w KTS-ie. Piotr Świerczewski dalej jest z nami, tylko Piotr Świerczewski latem ma poważniejsze zajęcia niż gra w piłkę. Ja ci powiem, niż trenowanie piłkarzy. To akurat wiedziałem. On jest niemożliwy, bo przyjechał niedawno przecież na jakiś trening i tak popatrzył na chłopaków, którzy się starają, i stwierdził, a po co w ogóle trenować, skoro nie ma ligi? I był wielce zdziwiony, ale kiedyś słyszałem, jak był trener Znicza Pruszków, że
zadzwonili do niego, jakby skończył się sezon, zadzwonili do niego, że też tam, żeby dalej był tym trenerem. On mówi, słuchaj, w porządku, tylko wiesz co, teraz jestem na łódce, a potem tam gdzieś wyjeżdżam na chwilę, to ja mógłbym, tak, ale od końcówki sierpnia, już jestem z wami. No ale wiesz, ale przynajmniej szczerze, bo nie jeden by ci powiedział, jestem na łódce, nie? A on mówi, że jest na łódce, nie? Tak. Jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast w końcu zdecydowali się na chyba innego szkolenia. Pozdrawiamy Piotrka, jeśli nas ogląda. W ogóle rozmawiałem z nim z 2 dni temu i przypominałem o Hyde Parku, no i na pewno tutaj niedługo trafi. Ale niekoniecznie na czas. Pamiętasz stan futbolu? Pamiętam. Nie, Sirka to też trzeba, wiesz tak. Może nie do trzeba porządku, ale nie, trzeba mu przypominać, tak, najlepiej godzinę przed. Tak, kto się do nas zadzwonił? Halo. Cześć panowie, Emil z Płocka, witam. Cześć, witam. Słuchajcie, mam takie pytanko, pierwsze do Stana. Stano, powiedz mi, co cię najbardziej wkurza w Michale Polu? Bo ja mam takie wrażenie, że jak na niego patrzysz, to patrzysz z takim delikatną, z taką delikatną śmiesznością. Bzdura. Ja Michała bardzo lubię. Uważam go za mega odjechanego kolesia, który emanuje pozytywną energią. Może czasami mnie wkurza jego rozszczepanie, ale to nie ma nic wspólnego z jakby z tutaj z tym, co jest na antenie, bo na antenie jest profesjonalistą. Nie, ja go Michała naprawdę bardzo lubię. Ja w ogóle śmiać mi się chce, jak czasami wyczytuje nam z oczu ten na tego tak patrzy. Przecież jakbyśmy my się nie lubili, to byśmy nie założyli razem spółki i nie zrobili razem firmy. Bo byśmy sobie znaleźli grono inne osób, z którymi się lubimy. To jest w ogóle absurd. Skoro jesteśmy we czterech, prawa, no to... wiesz, delikatne podpuszczenie. No, nie? No i mam pytanko do Kowala. Kowal, jakbyś miał pieniądze, które kiedyś miałeś i pozycję, którą kiedyś miałeś, czy miałbyś w dupie Weszło i kanał sportowy? Nie. Nie, bo to nie wiedziałem, co wtedy robić. No nie, no cały czas, słuchaj, no ja cały czas się obracam gdzieś tam w tym sporcie, no już nie przesadzajmy, no to mógłbym się równie dobrze czymś innym zajmować, tylko czym ja bym się zajmował? No nie wiem. Ja nic innego nie potrafię. Okay. Siedziałbym na działce, na grzybach, no ale przecież grzyby nie rosną cały rok. Nie wiem, no. Bym się zanudził, no. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do dzwonienia. Stano, dawajcie Miecia do Hyde Parku. Kiedyś pytałem Miecia, on powiedział, że nie lubi tego formatu, że jakby nie czuje się komfortowo w nim. Sprawdzę, czy zmienił zdanie, ale chyba nie. Ktoś pisze, że jestem fałszywą mędą, bo za plecami obrabiam dupę Michałowi Polowi. Co za absurd. To ty jesteś mędą, człowieku, który to wypisujesz i próbujesz... Próbujesz nas tu poróżnić, próbujesz bić, wsadzić nam kij w szprychy, mędoty. Dobrze, 22 219 5031. Stano, ściągnij tą koszulkę. No nie będę siedział na golasach, chyba zwariowałeś. Do tego nie dojdzie. Wojtek, jakie grzyby w ogóle teraz rozpada? Coś się pojawiło, nie? Tak, ale jest za dużo tych robaczywych. Co? Grzybów robaczywych. Pierwsze grzyby zawsze są robaczywe i one są dobre, wszystko, tylko że wiesz, jak ktoś lubi od razu grzyby w sosie mięsnym, no to akurat może zbierać. No dużo chodzi tych takich, wiesz, glizdek, tego innego. Mhm. Dziurawe, niezdrowe grzyby. To znaczy mają, one są, wiesz... Czyli dopiero pod koniec sierpnia jakoś? Z wkładką. Tak, jesienne grzyby są najlepsze. Teraz to jest tak, wiesz, no z tych teraz jak kurki się znajdzie, to tak, a tak, to robaczywe. Zresztą uważajcie w lasach teraz, bo możecie mieć dużo kleszczy. Podobno jest, atakują kleszcze i wszystkie to robactwo ze względu na pogodę, która ostatnio w Polsce. Ulewy, parno i tak dalej, i tak dalej. A grzybów podobno jest sporo, ale sporo robaczywych. Połowę albo 3/4 tego, co znajdziecie, podobno się wyrzuca albo zostawia w lesie, bo chodzą po nich duże robale. A jak lubicie robale z grzybami, to też jakieś nowe danie możecie... Kuchnia azjatycka generalnie. Możecie nowe danie sobie wymyślić, tak, tam zbierajcie i sobie to wrzućcie. Nie podsmażajcie. Grzyb faszerowany. Faszerowany ruchomy grzyb, tak będzie tam. Tam będzie coś wam chodziło. Tam, no, ale tak. Mi smaka narobiłeś, dobra. Białka w tych podobnych robalach jest mnóstwo, także w sumie możecie. Odbieramy telefon, halo? Witam panowie. Witam. Karol Wrocław.
Cześć. Mam takie pytanie, jedno wspólne do Krzyśka i do Wojtka. Co sądzicie o trenerze, byłym trenerze Jarosławie Kotasie i czy uważacie, że odnalazłby się aktualnie w realiach polskiej ekstraklasy, w dobrej generacji, w jakiejś innej roli? A drugie pytanie mam do Krzyśka, jak tam swoje relacje z Marcinem Najmanem po tym ostatnim Hyde Parku, kiedy on tu był gościem, czy jakieś tam jeszcze uszczypliwości były, wymiany zdań, czy to już po prostu definitywny koniec i kontaktu nie macie? Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Dzięki. Nie, nie było żadnych uszczypliwości, ja tu akurat stałem, tu zbyłem makijaż, pożegnałem się i poszedłem, no to jakby nie gadaliśmy w ogóle. Natomiast Jarosław Kotas? No, mi się wydaje, że taki... Niesamowity oryginał, ale nie wiem, czy ekstraklasa by nie wybuchła po prostu, czy nie byłaby eksplozja wszystkiego po prostu. Ale sobie wyobrażam na przykład program. Nie, no. Tych dwóch. Najman Kotas. No, wyobrażam sobie, no. Ja też sobie wyobrażam. No, ale nie, biorąc... Nie, no, mi się wydaje, że akurat... Jeżeli chodzi tutaj o szkoleniowca piłki nożnej, czy menadżera piłki nożnej, dyrektora sportowego, który zwalnia trenera po awansie, mi się wydaje, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu albo odpowiednich miejscach w tych niższych klasach rozgrywkowych. To daje troszeczkę kolorytu. Ja nie wiem, czy to w Ekstraklasie by się tak sprzedało. Czy mi się wydaje, że on właśnie musi być takim gościem, co z batem chodzi, tych młodych tam w czwartej, trzeciej lidze, mówi, nie umiesz grać, zaraz go tym batem. I to, o Jezu, niech pan nie bije. A mówi, nie umiesz, nie nauczysz się, dończysz się należy. I tak się toczy. On to jest barwnie dzięki niemu. W Ekstraklasie tak, nie mógłby sobie na to pozwolić. Nie, no mnie się wydaje, że tak, że w Ekstraklasie mógłby być podobnym troszeczkę osobnikiem jak Franciszek Smuda za dawnych czasów, gdzie w Legii taka księga gdzieś powstała. Jacek Magiera chyba spisywał i cała drużyna te popularne teksty Franciszka Smudy, które padały w szatni. No, tu piłkarze akurat by chyba sobie mieli więcej rozrywki niż przydatności. Mhm. Odbieramy telefon, halo? Słyszymy się już? Oczywiście. Tak. Cześć, tutaj Mateusz z Radoszyny. Cześć. Ja mam pytanie do Wojtka. Gdzie Wojtek chodzi na grzyby? Do lasu. Ale konkretnie, miejscowość. Na plażę. Ja mam... Bo jak ktoś, to zapraszamy do nas. To znaczy gdzie? Nie ma robaczywych. Okolice Węgrowa, Mińska Mazowieckiego. Ja mam tak raczej... Ja mam kierunki dwa, czyli to znaczy jeden to jest gdzieś mniej więcej tutaj w okolice... Tam, gdzie mam rodzinę, czyli troszeczkę za Warkę, Warka Kozienice, a na północ Przasny Szczytno. Ale... To zapraszamy do nas, na pewno wódeczka też się znajdzie. To w każdym lesie się znajduje, to jest już sklepy pootwierali w każdym sklepie. Teraz już, tak już naprawdę w tych lasach to już nie są lasy. No ale dobra, Mińsk, tak? No, okolice Mińska Mazowieckiego. No to też niedaleko. Ładne lasy. A dokładnie, no dokładnie miejscowość? Radoszyna. No to znajdziemy. Dobra, w niedzielę się pojawię. Dobra, będziemy czekać. Jakaś wrześniowa niedziela. Z rana. Kurczę, że ja nie mam tego zdjęcia. A nie, z rana w tą niedzielę pojadę. Mam wolne, no przecież, dopiero wieczorem. Ale mówisz, że zobaczymy grzyby, to po co jeździ? Ale ty przecież słyszałeś, że... Takie grzyby, rozumiem. Marynowane z Leclerca. Mówili, że nie ma u nich robaczywych. Aha, okej. Okay. Nie wiem, może wytruli robactwo w lesie. Okej. Okay. No tak słyszałem, że nie ma robaczywych. Że ja nie mam tego twojego zdjęcia, które mi kiedyś wysłałeś, bo zmieniłem telefon. Ty z grzybów w tym dresie reprezentacji Polski. Nie, to nie dres reprezentacji, to jest moja specjalna taki ortalion czerwony. Jakiś ortalion czerwony, czapeczka, tiko. Nie, czy czapeczka to tak, ale ortalion czerwony... I te kalosze. A kalosze, tak, kalosze. Bo żeby... wyglądałeś jak taki wieśniak, jak ja to zdjęcie mógł gdzieś rzucić. Grzybiarz, typowy, no jak? No, a nie, typowy grzybiarz, to nie wiem, czy widziałeś Ladosław Majdan, jak poszedł na grzyby, no wyglądał ładnie razem ze swoją żoną. Przestań. No przecież tam się wszystko zgadzało, były kolorki, szelki, granat z białym połączony. To nie był grzybiarz, to tylko wiesz. No, bo... i tam wyglądał jak z wybiegu, jak z wybiegu mody, wiesz. No tak, no i właśnie. A nie ty w tym dresie, w tych...
kalosze, dres, czapeczce. Nie, kurtkę mam specjalnie taką czerwoną, wiesz, bo kumple mówią, żeby muszą mnie widzieć, bo zawsze uciekam w lesie, muszą mnie widzieć, żeby nie zabłądzili. No ja też mam takie przyspieszenie, że raczej nie czekam na ociągających się grzybiarzy. Nie, nie, tak wygląda. A mam to zdjęcie, ja to mam cały czas to zdjęcie, ale już ci nie wyślę. Ty, a jakbyśmy zrobili, że za ileś tysięcy łapek w górę pokażemy to zdjęcie? Nie, no to ja nie wiem, czy mi się telefon nie zepsuje. Mówisz, że jesteś tak, że wyglądasz? Nie, nie krzykasz, no. No to pokaż mi je. To ja ci wyślę, ale nie mam tutaj przy sobie, ale mam spokojnie. Masz? Dobra, więc robimy tak. 5000 łapek w górę i 5000, to jest naprawdę duży wynik. I będzie zdjęcie, które warto zobaczyć, naprawdę. Pokażemy je w jednym z następnych hate parków. Wojtuś, na grzybach. Ale chcesz takie z grzybami czy bez? Bo nie, ja chcę tamto, co wtedy. Chyba z grzybami, bo tak. Ja chcę tamto, tamto było. Jest, a tam, słuchaj, to wszystko, czapeczka funkcjonuje, wszystko jest to samo. 5000 poproszę łapek w górę, aktualnie jest prawie 2000, więc 3000 musi się dobić. Jako że ogląda nas 13 tysięcy osób, wystarczy, że co któraś tylko wbije lajka, więc do roboty, bo gwarantuję wam, że warto. A teraz odbieramy telefon, halo? Halo. Witam z tej strony Marcin z Krakowa. Cześć. Kibic Wisły Kraków. Chciałem pozdrowić pana Wojciecha i pana Krzysztofa. Dzięki. I mam generalnie takie jedno pytanie, które trochę nurtuje nas w tym momencie, bo jesteśmy oczywiście podjarani tym, że udało nam się awansować. Mhm. Gdzie? Ale kto, gdzie? Znaczy, przepraszam, awansować, utrzymać. Przepraszam. I generalnie chodzi o to, że nie wiem, czy tam obserwujecie Alona Turgemana na Instagramie, ale wrzucił live'a. Najprawdopodobniej jest to zdjęcie z autobusu drużynowego, w którym na nagłówkach jest herb Wisły Kraków. I on palcem, on kciukiem zasłonił krzyż i wstawił serduszko. Co sądzicie na ten temat? Nic. A czy co? No musiałbym zobaczyć to zdjęcie. No nie. Ale czujesz ja się. Ja nie mam za bardzo, nie mam za bardzo, jak wam tego wysłać, ale uważam, że no, to jest trochę poniżenie naszego klubu i kibiców Wisły Kraków. Nie jesteś trochę przewrażliwiony? Nie, oczywiście, że nie. Nie. No mi się wydaje, że tak. Jeżeli kibic, jest to katolicki klub, tak? Mamy krzyż w herbie i piłkarz, który przychodzi z izraelskiej ligi, zasłania krzyż w herbie. Wstawiając zdjęcie na live na Instagramie, to chyba coś jest nie tak. Ewidentnie wiadomo, o co chodzi. Wiesz co, no, znaczy trafiłeś akurat na osobę o innej wrażliwości. No. Rozumiem. Nie, chciałem tylko zapytać, co o tym sądzicie. Myślałem, że jednak macie podobne poglądy do... Ale pewnie jest to interesująca kwestia i będzie poruszana. Ja akurat... Chciałem po prostu, żeby to było nagłośnione, bo uważam, nie jestem specjalnie radykalny w tej kwestii. No, dużo ludzi nie słyszałoby o tym, a po chyba setnym telefonie się w końcu dodzwoniliśmy. Także pozdrawiam. Zajebista robota. Uważam, że program super. Pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. Nie, no to trzeba, bo musiałbym to też zobaczyć, bo wiesz, no tutaj nasz widz też najpierw mówi, że co sądzimy po awansie, nie? Ja już myślałem, że Wisła Kraków to do Ligi Mistrzów awansowało. A skąd wiesz, że nie? Dobrze, że się utrzymała, no. Bo byli słabsi i to... Słuchaj, łapek w górę przybywa, jest aktualnie 4000, czyli ponad 2000 w moment, ale przypominam, że to jest o 1000 za mało i tak się bawić nie będziemy, więc albo będzie 5000, albo będziecie tylko słuchać opowiadań o tym zdjęciu. Albo tylko kalosze wyślę. A go nigdy nie zobaczycie. Albo takie zapikslowane będzie po prostu, będzie tylko do połowy, dopóki nie będzie 5000 łapek, więc lepiej dawajcie. Gdzie jest krzyż? To jest pytanie na dzisiaj dla kibiców Wisły Kraków, którzy śledzą Instagrama swojego piłkarza sprowadzonego z Izraela. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Halo, Michał z tej strony. Cześć, witam. Michał. Czekaliśmy na ciebie. Super. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Chciałem taki
A chciałem powiedzieć Wojtkowi takie szczere przepraszam, bo po tym Celticu, no nie ukrywajmy, że trochę zacząłem grillować Wojtka. Teraz z biegiem czasu wiem, że to było całkowicie niepotrzebne, bo tak sobie myślę... Poczekaj chwilę. Nie po serniku, ja też tak zrozumiałem. Po Celticu. Przepraszam, po Celticu. Chociaż po serniku może i też. A ja tak myślałem, czy ty go chciałeś podtruć, czy coś. Nie. Celtic. Wystarczy, że grzyby już są rwaczywe. Nie. I właśnie o to mi chodzi, że tak sobie dzisiaj myślę, że ile ja razy w życiu palnąłem taką jakąś głupotę, albo coś powiedziałem nie tak. Szczerze przepraszam, jeżeli Wojtka coś czuje, to tylko tyle chciałem powiedzieć. A co do pytań, to mam jedno pytanko, też do Wojtka. Nie wiem, mnie nie przepraszajcie za to, co ja powiedziałem o Celticu i Legii, no już. Nie, za to, co o tobie potem mówili, że jesteś taki, jaki jest. Dobrze mówili. Nie, no nie mówili, nie oszukujmy się, to było troszeczkę... Dobrze, się tak nie biczuj, przyjęte przeprosiny, jesteśmy kumplami dalej. Michał, spokojnie, no. Mówiłem, że czekaliśmy na twój telefon. Teraz tak powiedzą, że reżyserowane. Nie znamy się tak naprawdę. Mów dalej. Mam pytanie do Wojtka odnośnie roku 93. Co uważa, czy Legii należało się to mistrzostwo, czy nie? No nie, to były takie lata, że tak naprawdę no, 90% drużyn było zaangażowanych w korupcję, tak? I co na ten temat sądzi Wojtek? Czy było to słuszne, czy było to niesłuszne? Nie, no wygraliśmy ligę, byliśmy najlepszą drużyną w Polsce. No to należało się nam mistrzostwo. No nikt nie miał więcej punktów od nas. No, tyle to ja też wiem, tyle to ja ten fakt odbijałem sobie te mecze i wiem o tym, ale no opinie są różne, tak? Nawet do dzisiaj gdzieś tam są te spory, jakieś wątpliwości są na ten temat. No ale tak wiesz, jakby wtedy Lechowi zabrano punkty, to dalej byśmy byli mistrzem. No tak. No, powinni Lechowi zabrać. On więcej meczów miał ustawionych niż Legia i ŁKS, razem wzięte. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Właśnie bardzo interesują mnie takie ciekawostki na temat właśnie tego sezonu i lat też poprzednich, ale też mi się wydaje właśnie, że jeżeli gramy w grę, w której wszyscy tak naprawdę wiedzą o co chodzi, to robienie afer po latach, czy ma ten drabin tutaj czy tutaj, jest trochę bez sensu, bo przecież wszyscy wiedzieli, co, gdzie i jak, a boisko zweryfikowało i to Legia była mistrzem i powinna nim zostać, ale był jest w Poznaniu, także no, czasu się nie cofnie, ale to najlepiej jakby w ogóle takich lat już nigdy nie było w polskiej piłce, żeby się nigdy więcej nie zastanawiał, czy komu powinno się należeć mistrzostwo, komu nie. Dziękujemy bardzo za telefon. 24 minuty do końca programu, a tego kolegi po autograf nie ma, albo może czeka na dole, na parkingu, a chciałem, żeby się pojawił tutaj. Ja ci mówiłem, słuchaj, to... Żywca. Nie wiadomo, czy nie ma jakiejś tej ulewy, burzy, nie zalało coś. Wiesz, to tam dzisiaj w tej w Warszawie i w Polsce, to nie wiadomo, kiedy tutaj coś przyjdzie, zleje i podleje miasto i nie ma jak przejechać. Niektórzy są sfrustrowani, że brakuje łapek, bo przybywa, ale przybywa za mało. Jest 4,5 tysiąca, jeszcze 500 łapek w górę i... No dobra, to już są kalosze i po prostu dres. Instagram zapłonie, jak to mówią. Ale to nie dzisiaj przecież. No nie dzisiaj, muszę najpierw kiedyś. Muszę zdjęcie. Rzucimy to zdjęcie na Instagrama kanału sportowego. Więc od razu macie powód, żeby ten profil zacząć obserwować. Jak masz więcej kompromitujących zdjęć, to możemy zrobić jakąś regularną... To nie jest kompromitujące zdjęcie, to jest naprawdę fantastyczne. Nie, takich mam ich chyba... Ja się cieszę, że jesteś z siebie zadowolony, bo znaczy, że będziesz się pokazywał. No, w porządku. O to chodzi, to jest kampi... Słuchaj, tak wygląda grzybiarz. Dobrze. Piłkarz grzybiarz, dobrze. 22, 219, 50, 31. Stano, zapytaj Kowala, czy ma dużą kolekcję koszulek piłkarskich z gry w swoich czasach. Nie ma żadnej. Ani jednej? Ani jednej. Nawet z reprezentacji, coś takiego? Ani jednej. Ale rozdawałeś to na bieżąco, czy gubiłeś? Zacząłem rozdawać, wszystkie rozdałem w momencie, gdy nie dostałem tej ciężarówki bidnej z Hiszpanii. A tam miałem dużo, najwięcej miałem reprezentacyjnych, no bo wiesz, jak przyjeżdżałem z reprezentacji do
czy to miałem jakąś wymienioną, czy a drugi komplet Polski, to zawsze ją brałem ze sobą z zgrupowania albo do Sewilli, albo do Las Palmas. Mhm. Miałem w Hiszpanii opowiem, tylko że ten jeden transport akurat z tymi prywatnymi rzeczami nie dojechał. To wszystko to, co później miałem w Polsce, stwierdziłem, że mi to nie jest potrzebne i porozdawałem. I stwierdziłem, nie szafa tak luźniejsza. A chciałbyś mieć jakąś swoją koszulkę z dawnych czasów, teraz, po latach? Żałujesz? Może ogląda nas ktoś, kto ma twoją koszulkę i uzna, nie, że jest ja idę do... Słuchaj, ja mogę iść sobie do swojego kumpla. Moi kumple, z którymi się tam gdzieś wychowałem na Brudnie, mają i Betisów moją, z mojej, w których grałem, i Las Palmas. Aha. Także jak będę potrzebował sobie przynieść, muszę przynieść na... tutaj na ten magazyn hiszpański albo Las Palmas, nie, Las Palmas nie przyniosę, bo to Segunda na razie, no to Betisu mogę przynieść. Bo oni mają, bo ja im przywoziłem i jak im przywoziłem, to wszystkim. I oni to mają. Także ja to jak będę potrzebował, to sobie... A ja nie potrzebuję koszulek swoich, w których ja grałem. No dobrze, odbieramy telefon. Halo? Halo? No pięknie. Pięknie się bawicie. Jeszcze brakuje jakieś 250 łapek. Nie będę już o tym przypominał, strzelę focha po prostu, jak nie będzie tych 5000, będę rozczarowany. Jedenastka pana Kowalczyka, z którymi grał. No właśnie, bo my to mamy, nazywamy się Hejtpad w dobrym składzie i czasami nasz szlachetny sponsor nas prosi, żebyśmy dobry skład jakiś przypomnieli. Wybierzesz 11 najlepszych piłkarzy, z jakimi grałeś? Tak szybko i tak z głowy? W jednej drużynie mówisz, tak? No dobrze, to w napadzie na pewno musiałbym powiedzieć, że Alfonso. Na lewej pomocy Robert i Jarni. W środku pomocy na pewno Leszek Pisz. Oczywiście ja z Alfonso w ataku, czyli nie szukam drugiego napastnika, prawda? No właśnie. W środku pomocy Leszek Pisz. W środku pomocy, no tak, nie, muszę pamiętać, że jeszcze grałem w reprezentacji Polski, Piotr Nowak. Na prawej pomocy Finili George. Na lewej obronie. Krzysiek Ratajczyk. Na środku łapa Tomek Łapiński. Tomek Wałdoch i na prawej obronie Dariusz Adamczuk i w bramce, tak? Bramkarza. Najlepszy według mnie bramkarz, z którym grałem w jednym zespole. Ach, to zawsze będę miał problem. Maciek Szczęsny, Zbigniew Robakiewicz. Nikt tego sporu nie umiał rozstrzygnąć przez lata. Ja też nie, dlatego że oni byli fenomenalni. Jeden miał jedne wady, drugi miał drugie wady, ale tak naprawdę tych dwóch. No dobra, mamy 5000 łapek w górę, więc Wojtek, jak wrócisz do domu, to ja wiesz, na co czekam. Wysyłasz mi to grzecznie, bo już słowo padło. No to nie wyślę, no poczekaj, to jeszcze nie będę teraz... Słuchaj, teraz to będę musiał jechać do domu, szybko się wyspać, żeby się z tobą jutro tutaj rano spotkać na innym programie i tak jutro dalej. Stan futbolu, będziesz ty, będzie Łukasz Madej z nami, Mateusz Lokuszewski i Maciej Wąsowski, więc zapraszamy o godzinie 11:15 do TVP Sport i na Weszło. Więc Wojtek, jak chcesz, możesz tu na kanapie się przespać obok, wiesz. No ty też. Ja też. Ale to już na innej, nie razem. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Halo? Cześć, witam. Cześć, cześć. Robert mówi z Warszawy. Cześć. Dwa takie mam, no, jedno wspomnienie z 94 roku. Dyskoteka Park, tak? Można mówić? Mhm. Z kolegami byliśmy w dyskotece Park i wtedy spotkaliśmy pana Wojtka. Stało 5 wódek, 5 soków. Pan Wojtek był z kolegą. My mieliśmy po 17 lat, podeszliśmy. Zapytaliśmy się, jak tam panie Wojtku w Betisie. Pan Wojtek odpowiedział nam: bariera językowa. Nie wiem, czy pan Wojtek to pamięta.
Halo? W którym roku? 94. 94. 94 dyskoteka PAF. No. No to będzie, przegadę, ja w 90, barierę językową. No w 94 to ja w sierpniu do, tam wyjechałem dopiero we wrześniu. No, no to my się spotkaliśmy przed świętami. No tak, ja wiem, przyjechałem nawet w grudniu. A no, przyjechałem w grudniu, czyli po 3 miesiącach. No to bariera językowa. Tak, tak. Pewnie była. To, no. Było, nie, nie. To było takie no, wspomnienie. Faktycznie, faktycznie 3 miesiące się na nią nauczyłem języka, no zgadza się. Nie, ale miałem, byłem słaby. I teraz jeszcze jedno mam takie zagadnienie, nie wiem, no takie troszkę mniej przyjemne. Nie wiem, czy można mówić, czy... No, mniej przyjemne to nawet trzeba. Trzeba. A więc tak, jeden z takich z pracy moich troszkę bardziej zamożniejszych kolegów kiedyś mi powiedział, że pożyczył panu Wojtkowi 20 tysięcy, nie mógł ich odzyskać, ale pan Stanowski oddał mu te pieniądze. Czy to jest prawda? Nie, ja nigdy nie oddawałem pieniędzy nie. za Wojtka, nie. To nieprawda, tak? Nie pożyczałem ja takich pieniędzy, zresztą na brudnie to ciężko pożyczyć od kogoś pieniądze. Aha, czyli dementujecie to obaj. No nie, no stan za mnie nikomu nic żadnych pieniędzy nie musiał oddawać. Okej, okay, dobra, to wszystko, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. To 20, 19. Ja to czasami jak słyszę tych te opowieści, to mam wrażenie, że jak, przepraszam za przekleństwo, które prawie powiedziałem, że ja nie wiem, wszystkie pieniądze świata mam i po prostu je rozdaję na lewo i prawo. No, aż tak dobrze nie jest, chciałbym, ale tak dobrze nie jest. 22, 219, 50, 31. Ale powiedzcie, że i dzisiaj nawet przy tych już lepszych czasach na brudnie od kogoś pożyczyć 20 tysięcy to byłby problem. Nie wiem, nie mieszkałem nigdy na Urudnie, muszę ci zaufać. Odbieramy telefon. Halo, halo, czy jest ktoś z nami? Halo, Krzysiu? Tak, witamy. Witam serdecznie. Krzysiu, ja mam do ciebie takie pytanko, takie zagadnienie. Kiedyś w swoim felietonie wspomniałeś o romanie Frydryszaku. Mam nadzieję, że jak piszesz, to pamiętasz. Że o takim gościu wspomniałeś i ja bym chciał, żebyś rozwinął ten wątek. Dzięki bardzo. Ale poczekaj, czekaj, ja nie pamiętam, musisz tak? mi powiedzieć, kto to jest. No widzisz, słuchaj, kiedyś pisałeś o Lechu Poznań, Amice Wronki, takie tematy. Mhm. No właśnie i ja bym, żebyś to rozwinął, bo kiedyś pisałeś coś takiego w swoim felietonie, że to był gość, który gdzieś tam roznosił piwa i tak dalej, i tak dalej. I żebyś to rozwinął, ten wątek. Totalnie. Roman Frydryszak. Jeszcze raz? Roman Frydryszak. Ty no, zabiłeś mnie. Jak pisałem, to widocznie wtedy coś pamiętałem, a teraz już tego nie pamiętam. Totalnie nic dobra, mi w tym dobra, momencie to inny wątek, inny wątek. Roman Frydryszak, Legia Warszawa. Coś ci to mówi? Nie. No, pisałeś kiedyś o tym. Nie, no sorry, nie pamiętam. Może pisałem, no, ale... Pisałeś kiedyś o romanie Frydryszaku w kontekście Legii Warszawa. Ty, no nic mi to nie mówi. Nie wiem, co ci mam więcej powiedzieć. Ja nazwisko, których wymieniłem w swoich tekstach, no, to rocznie wymieniam parę pewnie tysięcy. Nie pamiętam, no nie pamiętam. Ale kiedy to było? Kiedy to było w ogóle? Dobra, inaczej, słuchaj, bo jestem tutaj z regionu leszczyńskiego. Dobra, to inaczej, to może jakąś anegdotkę dasz o Jędrzeju Kędziorze. Pamiętasz taki gość? Zagłębie Lubin. Dwa razy Mistrzostwo Polski zdobył. Raz jako zawodnik, raz jako trener. Tak, poznałem go nawet kiedyś, ale anegdotę, wiesz co, pamiętam taką sytuację, gdzie on jakby odgrywał rolę drugoplanową. Czekaj, co to był za mecz? A, w Śląsku Wrocław grał chyba Piotrek Włodarczyk i Janusz Wójcik tak? zawołał go do siebie i powiedział: Misiu, jak w ciągu 10 minut nie oddasz w końcu strzału na bramkę, to podbiegasz tu, nie zdejmuje cię, tylko podbiegasz tu do mnie, robisz dwie rutki wokół boiska i dopiero wracasz do gry i wszyscy ludzie na stadionie będą patrzeć, jak biegasz wokół boiska. No i on zrozpaczony oddał jakiś żałosny strzał z ostrego kąta i wpadło, bo ten przepuścił niechcący. No i był gol. Więc tyle mi się kojarzy. Okej.
To jeszcze do Kowala. Do Kowala mam jedno jeszcze pytanko. Jakąś fajną anegdotkę na temat Andrzeja Łuskowiaka, bo to też kolej z naszego tutaj regionu jest. Anegdotkę. Co to za anegdotka o tym, że Andrzej Łuskowiak tłukł bramkę za bramką. A nigdy nie był jakiś wylewny, jakiś humorystyczny, nawet jak upatrzysz teraz, nie, gdzieś, jak on występował, taki cały czas Andrzej Łuskowiak. Poważny, stonowany człowiek. Poważny, stonowany, tak, tak, tak. No to tutaj, nie, no świetny grajek, no, do napadu. No, ja takiego napastnika zawsze potrzebowałem do swojej gry i no, dzięki temu, no, król strzelców igrzysk olimpijskich, z mojej ekipy, to wystarczy. No, dziękujemy bardzo, widzę, że czas się domagra Frydlszaka do Hyde Parku, żeby go zaprosić. Dobra, mamy 11 minut, to będą jakieś 2-3 ostatnie telefony, więc dzwońcie. 22-219-50-31. Zabił mnie z tym Frydlszakiem. No i teraz nie będziesz mógł spać. Nie no, teraz ktoś mi teraz przypomni, o co tu chodziło, ale kompletnie nie pamiętam. Czekaj. Aha, czekaj. Ktoś fragment książki. Książki mi tu zaczął wklejać. Przyjechał kiedyś na zgrupowanie Roman Frydlszak. Wiadomo było, że się nie nadaje. Widząc to w ostatniej chwili Adam Fedorgu zawołał gościa, założył nogę na nogę i kręcąc wąsem zakomunikował. I to już urwało. No ale co zakomunikował? Dajcie dalej ten fragment. Moim zdaniem zgaduję, że go wkręcili w robienie wkupnego. Jak już wiedzieli, że będzie się zabijał. A to w jakim klubie był? W Legii. No tak, no to. A to mogły być twoje czasy. Przecież no, jak był ten. Nie, to ja bym chciał. Jak był Fedoruk? Jak był Fedoruk, no. To może ty coś pamiętasz. Czekaj, ale. Ja, no... Znałbym chłopa, no. To nie żartuj, żebym nie wiedział, że był taki, no, on musiał być jakiś, nie czekaj, wiem. No. Czekaj, już chyba to mam. No nie mów, że był za moich czasów, no jakiś Frydlszak, tak? Czekaj, bo to rzeczywiście jest mój tekst, zweszło. Ale znów przypomniała mi się tamta stara Legia i ówczesne testy. Przyjechał kiedyś na zgrupowanie Roman Frydlszak. Wiadomo było, że się nie nadaje. Widząc to w ostatniej chwili, Adam Fedoruk zawołał gościa, założył nogę na nogę i kręcąc wąsem zakomunikował. Czekaj, bo nie od polskich znaków jakieś wykrzaczało się. Nie wiesz, no wiesz, takie są tu zasady, że każdy testowany zawodnik przynosi panu Lesiowi 3 skrzyneczki piwka i potem przy tym piwku rada drużyny decyduje, czy ten zawodnik się nadaje, czy nie. No to Frydlszak pobiegł do sklepu, wraca z pierwszą skrzynką, wraca z drugą. Jak wrócił z zielony z trzecią, to drużyna już zdecydowała. Nie nadaje się, ale za piwo dzięki. Tak, to były takie czasy, ale dopiero mi to przypomnieliście. Dobra, kto się do nas dodzwonił? Halo? Dobry wieczór, Bartek z Udyni. Słyszę, że ten pierwszy dział scoutingu w Legii po prostu powstał ze starych dobrych czasów. Natomiast jedna rzecz, do Kowala, którego uwielbiam po prostu, jestem wielkim fanem i się wychowałem na tym pokoleniu właśnie. Daj w końcu Stanowskiemu w łeb za to, że krytykuje cały czas Janusza Wójcika. Bo Wójcik był co prawda no, barwną postacią, no, fenomenalnym człowiekiem, charyzmatycznym, tak dalej, ale wychował i tak jak cię człowieku lubię, tak po prostu Wójcik naprawdę wychował całe pokolenie piłkarskie dla nas i za to trzeba mu oddać po prostu wielki szacunek. Dzięki temu mamy Kowala, mamy Juskowiaka mieliśmy, tak? Kłaka na bramce, który gdzieś tam się zgubił po drodze, tak? Rataja. Całą masę po prostu piłkarzy, którzy zrobili wielki sukces. Ja żartobliwie mówię z tym łeb oczywiście, ale Wójcik to jest moje dzieciństwo i to jest człowiek, którego już takich ludzi nie ma charyzmatycznych, którzy mieli taką bajerę po prostu wrodzoną, nie? I potrafili nieść te tłumy i potrafili chłopakom powiedzieć po prostu, słuchajcie, klepniecie, tak? Klepniecie takich Hiszpanów, w ogóle tam się nie przejmujcie, paruwy do góry i jedziemy. Teraz mam wrażenie, że wygrywają te kompleksy po prostu, jesteśmy za ściankiem, te chłopaki wychodzą. Nawet ostatnio był wspominany w futraku Mateusz Młyński przez Michała Janotę.
że chłopak ma fajny dribbling i tak dalej, a zaczyna grać jak stary senior, czyli asekuracyjnie, mniej odważnie i tak dalej. Wójcik potrafił obudzić po prostu ten potencjał, potrafił obudzić tych chłopaków i tego brakuje moim zdaniem, takiej odwagi, brawury, schowania tych kompleksów, wiary we własne umiejętności po prostu. No. I tego mi najbardziej brakuje. Zaczynamy być w erze takich trenerów jak Maciej Skorża, przy całym szacunku dla niego, który jest świetnym materiałem na bardzo dobrego asystenta, ale ja też mam w pamięci taką jego przemowę w Legii Warszawa, gdzie po prostu próbuje motywować chłopaków, a tam Wawrzyniak sobie leży, podpiera się po prostu jak trałka na boisku, tak? Leżąc. Tak? I to jest przemowa motywacyjna. I tego mi straszliwie brakuje. Druga rzecz to bardzo bym chciał, żebyście zaprosili do Hyde Parku i to byłby prawdziwy Hyde Park. Kmiecica. Człowieka, który napisał jedną z lepszych książek, piłkarski pasjans. Wiem, że nie jest lubiany, ja go też nie za bardzo osobiście trawię, ale Pawka go lubił. Gdzieś tam się przez pewien czas na pewno przyjaźnili, później tam pewnie różnie bywało jak to w życiu. Ale to mógłby być prawdziwy Hyde Park, taki naprawdę wjeżdżający. To się nie wydarzy. To się nie wydarzy, natomiast Kowal, jak chce, to może mi dać w łeb, no, może będzie miło. Dam stanowi w łeb specjalnie dla ciebie. Bo ty poczekaj, bo nie ujęli, jeszcze raz zbliżenie. Jeszcze raz, bo ty jesteś z Gdyni i musisz być załamany tym spadkiem. Jezu, nie tak mocno, ty. Ja podchodzę racjonalnie, jest zasłużony, jest to zła polityka od wielu, wielu lat. My w Gdyni niestety przysypiamy swoje okazje, nie budujemy, nie myślimy, tutaj nie ma fundamentu. Jest piękny szyld, jest piękny herb, jest jakaś historia. Udało nam się niestety wygrać ostatnie dwa sukcesy ostatnich lat, to są po prostu psim swędem, fart. Nie wynika to z organicznej pracy i tyle. Natomiast liczę na to, że się w pewien sposób odbudujemy i zaczniemy od dołu i wrócimy mocniejsi po prostu, tak? To już nie powiem kogo, bo nie za bardzo lubicie Bydowskiego, któremu trzeba oddać, że tą akademię zbudował i coś po nim tam zostanie w tym klubie, którym jest Legia, zresztą jeden z moich ulubionych poza Arką, drugim klubem. Trzecim jest Barcelona, no ale właściwie od Barca to klub, z którego zacząłem kibicować, w ogóle interesować się piłką nożną. No dobrze, no, ale dziękujemy bardzo. Po Laporcie zaczęła się dziadostwo, krótko mówiąc. Dziękujemy bardzo. Za rok będzie lepiej, spokojnie. Tylko za rok, nie w przyszłym, tylko za rok mówię. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Wojtek, powiem szczerze, że bijesz mocniej niż Najman. Tutaj łeb mi odskoczył. Jak... Wiesz, to tak jak za Janusza Wójcika muszę oddać. Wiesz, jak to jest? Wiesz, jak Janusz dał? Jak przywalił? To widocznie ta ręka tak musi iść mocno, nie? Mocniej niż Najman? No tak mi się wydaje. Dobra, nie będę mamy 4 minuty do końca programu. Nie przyjechał fan autografów, łowca autografów, chyba że czeka, tak jak mówię, na dole, bo to się czasami zdarza, że przed budynkiem ktoś czeka. Ostatnio na Romana Kosyckiego czekano, żeby dał autograf. Przed programem dwóch kibiców czekało na mnie. Okay. Mnóstwo zdjęć ze wszystkich klubów, których reprezentacji. Okej, okay. Ostatni telefon dzisiaj. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Dobry wieczór, Grzegorz z Wrocławia. Cześć. Cześć. Pierwsze pytanie mam do Kowala. No dobra. Pierwsze pytanie jest, na ile jakby ogarnięte i jest hejt do Lubambu Musondy, czy to jest po prostu zazdrość to, że nie gra Łukasz Broś? Nie, tutaj bardziej chodzi o to, że cały czas Musonda to jest ulubieniec Mietka. No tak. To jest racja. Daj mi dokończyć. Czekaj, daj mi dokończyć. Ja mu sądy nie doceniam, bo nie ma żadnych liczb. To, że szybko biega, to wiesz, są inne dyscypliny sportu. Tu się zgadzam, jestem gościem z Wrocławia, jestem chłopakiem z Wrocławia, nie ma żadnych liczb. Ma dużo niedoborów, to jest racja, zgadzam się. Ale po ostatnich ligach minut wiem, że pan jest największym fanem Łukasza Brodzia. Zgadza się.
Tak, rozumiem. A druga sprawa to taki trochę hejt do Krzyśka Stanowskiego. Mogę? Nie. Dobra. Nie deprecjonujcie Ligi Minus, nie róbcie większej. Ale powiedziałem, że jakby... pytasz się, czy możesz, ja mówię, że nie, a ty dalej jedziesz ze swoim. No nie wiem, no po co się pytasz? Nie masz pozwolenia. Nie, bo ja uważam, że Liga Minus jest lepsza niż piłka nocna. I między znajomymi też uważam, że. No w porządku, przecież jest ten. No już jest wszystko uzgodnione. Już nie żartuję sobie. Przecież jest jeden program i drugi. No i gdzie tu widzisz problem? No, każdy sobie ogląda, no, co ma ochotę. No, jest miejsce, jest nagrywany jeden program i drugi. Nie wiem, w ogóle tutaj nie widzę żadnego problemu. Dobrze, okej. Okay. To dzięki, tyle chciałem. Dzięki, na razie. Dzięki, cześć. Na razie. Cześć mu sonda. To był ostatni telefon dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest piątek, czyli jutro zapraszamy my we dwóch, tak? Tutaj będziemy nagrywać Stan Futbolu 11:15. Potem oczywiście kolejne produkcje już kanału sportowego i dwa hate parki w przyszłym tygodniu, czyli które już są zaklepane, oby się nie wysypały, czyli Olaf Lubaszenko i Cezary Pazura. Do zobaczenia na dziś. Wojciech Kowalczyk. Dobranoc. Dobranoc, Krzysztof Stanowski.